Dobrze, przyjaciele, ciągniemy temat łaski, bo to jest brak, który jest też brakiem w naszym kościele i w naszym zespole. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, takie dziury się porobiły i ja się temu, ja to zobaczyłem. I ja nie chcę, żeby tak było, bo to jest coś takiego, jakby ci ktoś... Wiesz, różne organy można człowiekowi wyciąć i on będzie żył, nie? A jak mu wytniesz mózg, to nie będzie żył. Łaska jest jak mózg. Jak mózg. Bo inaczej człowiek żyje według prawa. Według prawa. I Kościół, tak jak mówiłem w niedzielę, masa ludzi z Kościoła, szeroko pojętego Kościoła, żyje w takim dziwnym miksie. W takim miksie starego przymierza z nowym przymierzem. Nawet się, takie nazwy są już teologiczne, że są, że te kazanie na górze to jest nowe prawo dla chrześcijan. Rozumiecie, że to jest nowe prawo dla chrześcijan. Błogosławieni, tam cichego serca. I teraz oni, ja jestem cichego, pokornego serca. Ja jestem taki, ja jestem taki. Ja teraz dążę do tego, żeby być właśnie cichego serca. Ubogi, ubogi, a najlepszy to jest, ja dążę, żeby być ubogi w duchu. Czytają to, nie dosyć, że to jeden pawian przetłumaczył źle, to drugi teraz to bierze i mówi, ja będę ubogi w duchu. Ja jeszcze nie spotkałem takiego człowieka, który by mi wyjaśnił, co to jest ubogi w duchu. Bo tego nie można wyjaśnić. Weźcie, złóżcie te dwie rzeczy. Rozumiesz, o co chodzi? Ubogi w duchu. Tak jakby ktoś ci powiedział, że wczoraj rozpaliłem mokry ogień. Rozumiesz? Ubogi w duchu. Sami z Jezusa to robią osobę niepoczytalną, że mu te, no tak, że mu wkładają takie słowa w usta, że on to wziął, powiedział. A przede wszystkim robią z tego prawo. Potem jest, gdzie, no tak, bo tu chodzi o błogosławienie, drugi tam lepiej napisał, łatwiej, błogosławieni ubodzy. No i teraz koniec. Ubodzy. Już jakby, zobaczcie, jakby już się tak po linii językoznawstwa, to słowo ubogi, to jest ten, który pokłada nadzieję w Bogu. Na pewno nie biedny. To ubogi to jest takie ładne słowo, wiecie, tylko zobaczcie, co ono oznacza w naszej nomenklaturze, nie? Bo ubogi to jest ten, który pokłada nadzieję w Bogu, a u nas ubogi to jest biedny, pusty, wryj i tak dalej, nie? No to dobrze, jak jeszcze powiedzmy, byśmy to tłumaczyli, błogosławiony ten, który pokłada nadzieję w Bogu, no to ja jeszcze jestem w stanie to pojąć, ale powiedzmy jakoś tam to złożyć do kupy. Ale chodzi o to, wracając do tematu naszego, że Kościół pomieszał sobie stare z nowym i nie wiem, co mu wyszło. Rozumiecie? Nie wiadomo, co mu wyszło. Nie wolno mieszać starego z nowym. Naprawdę. Tych rzeczy nie wolno robić. Mój ojciec to był taki człowiek, który nie dopuszczał, żeby coś się zmarnowało z jedzenia w domu. On człowieku wszystko zjadał. Już coś było podpsute, wziął to, zjadł. Bo on uważał, że to się zmarnuje. Wiecie, o co chodzi? Ja rozumiem, że może on miał taką florę bakteryjną, że on to wszystko trawił, czy co tam robił, nie? Ale to w ogóle, wiecie, jakby człowiek nie jest do tego przystosowany. Człowiek jest konstrukcją żywą. To, co się niszczy, to, co niszczeje, to już dotyka tego śmierć. Życia ze śmiercią się nie miesza. Aczkolwiek są ludzie, tacy jak mój ojciec, którzy potrafili się na to uodpornić. Ja widzę, że dzisiaj w ogóle wielu ludzi w Kościele jest uodpornionych na zrozumienie łaski.
Znaczy, inaczej, oni się tak uodpornili na przyjmowanie w ogóle tej mieszanki łaski z prawem, że oni już nie czytają łaski. Przyjmują to. Żyją jakby, twierdząc, że żyją w łasce, a jednak funkcjonują cały czas w takiej czy w innej formie zasługiwania. I ja też na początku mojego chrześcijaństwa niestety tak miałem, gdy się nawróciłem do Boga, jak wrzeszkość ludzi, zacząłem robić wszystko, aby być lepszym człowiekiem. Lepszym człowiekiem. Zobaczcie, bycie lepszym człowiekiem prześladuje chrześcijan. Spójrzcie, ile razy do was, znaczy w życiu waszym chrześcijańskim, to nie wiem, znaczy to jest nie do policzenia, nie? Ile razy od niedzieli przyszły do ciebie myśli, żeby się poprawić w czymś? Od niedzieli tylko. Że jednak w czymś nie do końca domagasz, że powinieneś coś tam zrobić. Od niedzieli. Przeleciało ci, bo to wiesz, setki myśli przez głowę przylatują dziennie. Jeśli się zatrzymałeś na takiej myśli, na jednej takiej myśli, to co to oznacza? To znaczy, że nie masz wyregulowanego tematu łaski, no. Jak tam próbowałeś coś wydłubać, żeby się polepszyć, taki jakiś projekcik powstał, to nie masz wyregulowanego tematu łaski. To będę lepszy teraz. Nie będę grzeszył dziś. Na przykład. Rozumiecie? Uważałem, że to mój obowiązek, ponieważ jako człowiek Boży winienem być takim, jakim chce mnie widzieć Bóg. Ja tak uważałem, że Bóg mnie jakoś chce widzieć. Że On ma jakiś obraz Artura, który to obraz Artur teraz musi odtworzyć w swoim życiu. I to on jest zapisany w Biblii, ten obraz, i on ma konkretny kształt, ten obraz. Bo inaczej Artur nie będzie się Bogu podobał. Ja starałem się więc nie grzeszyć i zmieniać się na obraz tego, co mówiło do mnie Pismo. Ja się bardzo starałem to robić. Czytałem Pismo i starałem się robić wszystko tak, jak tam było napisane. Przyjrzyj się, mi zależy, żebyś się przyglądał swojemu życiu. W tych prostych rzeczach, bo to na tych prostych rzeczach wykolejenie następuje. Bo tak jest napisane. Bo tak jest napisane. Ja to słyszałem, potem jak już byłem zielonoświątkowcem, to ja to słyszałem, człowieku, no bo tak mówi Pismo, bo tak jest napisane. Tak powinieneś żyć, tak powinieneś. Wiesz, o co chodzi? I rozumiesz. Ja się tego tak wyuczyłem. Tak wyuczyłem. Ja wszędzie z Biblią jeździłem. Taką dużą Biblię miałem. Pamiętam, i kiedyś z tą Biblią byłem tam u człowieka, taki biznes zacząłem robić. A tworzyłem firmę budowlaną i tak dalej. Wracałem od niego taki w ogóle szczęśliwy i śpiewałem wszystko, daję Jezusowi i szedłem do burdelu sobie, ulicą piękną w Warszawie. I poszedłem do burdelu, do prostytutki. Jeszcze na schody wchodziłem i śpiewałem wszystko daję Jezusowi, z Jego łaski pragnę żyć. No. Rozumiecie, o czym mówię? Staranie się, zapamiętaj sobie to do końca życia teraz, co ja ci powiem. Staranie się nie daje ci żadnej mocy stwórczej. Jeśli się będziesz w życiu starał,
to wytracisz energię. Rozumiesz? I zginiesz. Bo się starałeś, panie prawniku. Dlaczego chrześcijanie giną na tym podłym padole? Bo się starają. A dlaczego ja na tym podłym padole nie ginę i mnie się dobrze wiedzie? Bo ja się nie staram. W ogóle. W ogóle. Diabeł na mnie krzyczy, demony na mnie krzyczą, bracia na mnie krzyczą, świat na mnie krzyczy, wszyscy na mnie krzyczą. Są tylko dwie osoby, co na mnie krzyczą. Bóg i ja. Ani Bóg na mnie nie krzyczy, ani ja na się nie krzyczę. Naprawdę. Ja nie mam do siebie żadnych pretensji. Czemu nie mam do siebie żadnych pretensji? Bo ja się nie staram. Jeśli się nie staram, i tutaj troszkę poimplikujemy, jeśli się nie staram, to nie mam frustracji, że coś mi nie wyszło. Rozumiecie, o co mi chodzi? Kiedy powstaje frustracja? Kiedy się staramy, a nam nie wychodzi. To jest w ogóle źródło frustracji. Nie chcesz frustracji, to się nie staraj. I teraz coś wam powiem. Staranie się ma taki uchwyt. I za ten uchwyt trzyma lęk. I chrześcijanie się boją nie starać, bo myślą, że jak przestaną się starać, to wrócą do świata, albo ich diabeł pożre. Zniszczy ich grzech, zniszczą ich demony. Zginę, jak się nie będę starał. Co myślisz, jak się nie będziesz starał, co zrobisz? Zachlasz się, zaćpasz, nie? Będziesz łajzą. Zginiesz. Tak? Już masz plan na zginięcie? No bo wiecie, co chodzi? Bo chrześcijanie mają plan na swój zgon. Tak. Porozmawia z chrześcijanami, to ci wyjaśnią, że jak czegoś nie będą robić, to to i to się im stanie. Ty, oni w to wierzą. Naprawdę. Oni naprawdę w to uwierzyli. I wiecie, co się stało w wyniku tego? Uruchomili maszynę mocy. Bo prawo przyciągania działa, czy w nie wierzysz, czy nie. Tak samo diabeł działa, czy w niego wierzysz, czy nie wierzysz. Diabła nie obchodzi, czy w niego wierzysz, że istnieje. Rozumiecie? Ja nie rozumiałem, że to, co robię, to zasługiwanie na przychylność Boga. Posłuchaj. Czy tobie się to mieści w głowie, czy tobie się to nie mieści w głowie, to jeżeli chcesz być lepszy, chcesz nie grzeszyć, chcesz coś zrobić pożytecznego, to czy ty chcesz tak myśleć, czy nie, to ty podświadomie chcesz zasłużyć na przychylność Boga. Weź się teraz z tym zmierz. Zmierz się z tym. Odsuń swoją intelektualną wiedzę na ten temat, bo masz ją dobrą. Z łaski jesteś zbawiony. Nie z ciebie to, Boży to dar. Nie z uczynków, abyś się nie chlubił. Jesteś w stanie to w nocy wyrecytować. Jednak twoja chęć starania się jest chęcią zasłużenia na akceptację samego Boga. To jest o tym prawda. Rozumiesz? Bo czyny mówią same za siebie.
Najpierw jest myśl, nad myślą jest słowo, a nad słowem jest czyn. Czyn jest większy niż myśl. Jeśli myślisz, że nie zasługujesz na Bożą przychylność, bo jesteś narodzony z Bożego Ducha z uwagi na zastępczą ofiarę Jezusa, a czynisz inaczej, czyli dokonujesz aktów starania się, to czyny twoje zaprzeczają twojemu myśleniu. A ponieważ czyny są większe niż myślenie, rozumiesz? To fakty są czytane z twoich czynów, a nie z twoich myśli. Po prostu. I to jest problem. I my musimy wyeliminować ten problem, jeżeli my chcemy sięgnąć po większe pokłady mocy. Bo moc Boża jest dostępna z łaski. Rozumiesz? Z łaski, aby działała w życiu moc, to trzeba żyć tylko z łaski. Nie można dwóm panom służyć, powiedział Jezus. Mamy w jednym ręku zasługiwanie Jezusa i mamy w drugim ręku zasługiwanie twoje. Jezus zasłużył sobie na Bożą przychylność poprzez to, że wypełnił całe prawo i stał się przez to, że wypełnił całe prawo, sprawiedliwy w oczach Ojca, jako przedstawiciel ludzkości. On zasłużył i na tym skończyło się zasługiwanie Homo sapiens. To ostatni Homo sapiens, ostatni Adam. I on zasłużył i zamknął temat zasługiwania. I teraz twoje zasługiwanie, które jest uwalniane w twoim życiu. I teraz posłuchaj, jeśli to jest źródło energii, to jest źródło energii, a takie są fakty. Jego zasługiwanie jest źródłem energii, twoje zasługiwanie jest źródłem energii. I teraz o co chodzi? Jeśli to są źródła energii, to są źródła mocy. I teraz okej, to nie oznacza, że jak ktoś zasługuje, to jemu nic w życiu nie wyjdzie, bo to jest nieprawda. To jest nieprawda. Tylko wiesz, jaka jest różnica w mocy? Twoje zasługiwanie to jest jak bateria 9 V, a jego jak elektrownia jądrowa. I teraz ja się pytam, w ogóle o co chodzi? Co tu wziąć? Z czego tu chcieć czerpać? Bo ludzie są pracowici, rzetelni i tak dalej, coś osiągną. Coś osiągną. Mówiłem wam, taki kolega, dwie klatki obok mieszkał, wtedy jeszcze dobrze popijał i przyszedł do mnie lata temu, bo się nawróciłem, ale już dobrze mi się wiodło, zaczynałem wchodzić na takie fajne tory życiowe i on taki podcięty do mnie przyszedł, mówi, to jest nieuczciwe. Ja mówię, czego? Dlaczego? Co nieuczciwe? Tobie wszystko się udaje. A zobacz, jak wygląda moje życie. A naprawdę się staram i stoi i płaczę. Ja mówię, stary, mówię, no co ja ci mogę powiedzieć? Mówię, łaska. Nawyklinał mnie, potem mnie przeprosił, nie po latach, nie za to. Ale nawyklinał mnie wtedy. Dlaczego mnie nawyklinał? Bo on był sfrustrowany. Rozumiesz? Poznał jakąś babkę, zostawiła go. Moja mnie nie zostawiła. Rozumiesz, o co chodzi? Ja miałem samochód, on chodził piechotą. Ja coraz lepiej wyglądałem, on coraz gorzej wyglądał.
Takie w ogóle, wiesz, no i teraz tak, on się stara, chłopak, naprawdę, wiecie o co chodzi, zasuwał w szpitalu, kurczę, człowieku, rozumiesz, brał dodatkowe w ogóle dyżury, naprawdę, wiesz, on pił, rozumiecie, z frustracji, bo mu życie nie szło, a mi szło. Bo razem kiedyś wąchaliśmy klej, a razem w ogóle robiliśmy te same rzeczy, wiesz. Ja mówię, widzisz, mówię. On mówi, bo ja się staram, bo ja nie, no. No ja nie. Tylko wtedy, jak mu to mówiłem, to ja wiedziałem tyle o tym, co wiem dziś. Bo prawda jest taka o mnie, że w tamtym okresie czasu jeszcze bardzo dużo było starania w moim życiu. Tylko ja na to, ja wyszedłem na wojnę z tym. Ja się nie zgodziłem z tym, bo mnie naprawdę dotykały te rzeczy z listu do Galacjan, jak on do nich mówi, kto was zwiódł? Żeście pod prawo znów weszli. Wypadliście z łaski. Ja mówię, ojej. Ja nie rozumiałem tego, tak jak dziś to rozumiem dokładnie. To nie chodziło, że oni do nieba nie pójdą. To nie chodziło o te rzeczy. Chodziło o to, że on im, Paweł, filozof, bo to filozof, to typowy filozof, on im pokazywał, mówi, że albo to źródło energii, albo to źródło energii. Się podłączysz pod bateryjkę, będziesz czerpał z bateryjki. Podłączysz się pod elektrownię jądrową, będziesz czerpał z elektrowni jądrowej. Z czego chcesz czerpać? A tylko masz dwa przewody, żeby się podłączyć. I tu jest plus i minus. Pamiętaj, bo to jest elektrownia jądrowa, ale wychodzi plus i minus, jak to w prądzie. I tu jest plus i minus, jak to w prądzie. Tylko to jest bateryjka. A tam jest reaktor jądrowy. W zasadzie wieczny. A bateryjka? 2 miesiące i się robi zieloniutka. Jak jest od Chińczyków. Pęka, rozumiesz? I się kwas wylewa. A tam jest w zasadzie wieczny reaktor. A i tu plus minus, i tu plus minus. A chrześcijanie mówią, to baterie. Będę się starał. Będę lepszy. W głowie sobie poukładam teraz wszystko. Od A do Z. Zapracuję na to. On nie mówi zapracuję. On tam ma zapracuję. Tu. Tu to on mówi, że go Duch Święty prowadzi. Pan mnie prowadzi. Do pracy nad sobą, zrozum, praca nad sobą. I mówię to do ciebie jako terapeuta. Praca nad sobą to jest zupełnie inna sprawa. Praca nad sobą to zachodzi teraz przede wszystkim, kiedy w głowie chrześcijanina wajcha jest przekładana. Bo żeby móc pracować nad innymi elementami swojego życia, to trzeba najpierw mieć źródło energii. Żeby jechać, trzeba mieć paliwo. Coś wam powiem, żeby na terapię iść, to trzeba mieć paliwo. Żeby na terapię iść, to trzeba z łaski żyć. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja ci pomogę jako terapeuta, tylko ty z łaski musisz żyć. Ty musisz żyć z łaski przez wiarę, a potem się do mnie zapisz. Ja ci pomogę z twoją psychiką, jak najbardziej. Ja ci pokażę, jak skorzystać z tych rzeczy, które tutaj mamy. Ja, to moja droga, rozumiesz, to jest moja robota, drogowskaz. Ci pokażę to tu, ale ja nie jestem źródłem. Ja nie jestem energią, rozumiesz, o co mi chodzi? Ja jestem drogowskazem. Strzałką. Pokazującą, które trzeba klocki połączyć ze sobą, rozumiesz, żeby powstała w ogóle budowla. Ale trzeba mieć bazę. Na terapii nie zbudujesz bazy. Rozumiesz? To jest bardzo ważne, co mówię do was. Jednocześnie cały czas studiowałem Biblię i modliłem się. Co spowodowało, że umysł mój zaczął się otwierać na aspekt łaski.
ja zacząłem właśnie przez to, że ja się modliłem, że ja szukałem. Ja mam ten... I to też, jak nie odnajdziesz w sobie poszukiwacza, to ty nic nie zrobisz. Wiecie, Kościół, który mamy, to jest Kościół, który naprawdę daje bardzo duże wyposażenie ludziom, potężne wyposażenie. Chodzi tutaj natomiast o to, że on nie jest zastępstwem osobistego poszukiwania. Tylko to wszystko, co tu się dzieje, to nie zastąpi poszukiwania. Tu wielu ludzi się poślizgnęło, że oni słuchali moich kazań, czytali różne rzeczy, a oni przestali poszukiwać osobiście. Bo im się zdawało, że to wystarczy. Nie wystarczy. Ja cały czas twierdzę, ja jestem drogowskazem. Głosem. Drogowskazem. A trzeba szukać. Ja jestem poszukiwacz. Ja szukałem. Jestem dłubak. Ja zobaczę coś, to ja zaraz mówię, to co tam jest pod spodem. Trzeba w sobie to mieć. A nie co to mi obchodzi. Właśnie niech cię obchodzi. Na mnie mówili, majster popsuj. Bo ja coś rozłożyłem, a już nie złożyłem, jak byłem mały. Radio czy coś, adapter. Znaczy potem byłem starszy, to składałem na początku, to tylko miałem rozłożyć. Ale dlaczego ja to rozkładałem? Mnie interesowało, a dlaczego to się kręci? No to rozkręcam. Patrzę, aha. No i oczywiście kicha, no bo już nie złożyłem, no to lanie jak zwykle, nie? Majster popsuł. Co się dotkniesz, to zniszczysz. A ja nie niszczyłem tak specjalnie, ja byłem ciekawski. I chrześcijanin w sobie musi odkryć to, bo jest napisane, kto szuka, ten znajdzie. Kto to jest ten, kto szuka? Ciekawska postać. Ja mam takiego psa w domu rudego i on idę z tą suką. Ona jest w ogóle, ja mówię, Boże, człowiek widzi w ogóle, że to z tej samej materii dostaje rzeczy, rozumiesz, o co chodzi. Idę z tym psem, ona, no, to jest tak ciekawski pies. Ja mówię, czego ty tu szukasz ostatnio? No, mówię do niej, stoję, trzyma pysk człowieku w kretowisku. Wsadziła po oczy. Ja się patrzę, czym ona oddycha. Rozumiesz, aż ją wziąłem, mówię, co ty robisz? A ona, wiesz, o co chodzi, ona kreta szuka. I tak tam w każde wsadziła ten pysk. We wszystkie, wiesz, o co chodzi? Ciekawski pies. Ja tak się potem popatrzyłem, czy inne tak robią, nie robią. Ona tak robi, te koleżanki, koledzy nie robią tak jak ona. Rozumiesz, o co chodzi? Ta to robi. Ta akurat. Ciekawski pies. Idziesz z nią, każda dziura w płocie, łeb wsadzi, wyjmie. Ja mówię, więc po co wsadza te same zielsko? Jest tu. Wiesz, o co chodzi? Cały ogródek tego samego zielska. Co 20 centymetrów, rozumiesz, dziura tu. Ale co to znaczy? Przyglądam się na to, mówię, okej, Boże, kto szuka, ten znajdzie. Człowiek musi być poszukiwaczem. Człowiek musi być ciekawski. Ja byłem ciekawski. O co chodzi z tym chrześcijaństwem? O co chodzi z tą łaską? O co chodzi z tą łaską? Czytam o niej. Rozumiesz? Dotykam rzeczy, których nie przeżywam. W ogóle nie przeszkadza ci to, że dotykasz rzeczy, których nie przeżywasz? Może niech ci to zacznie przeszkadzać. Może nie godź się z tym. Nie godź się z taką niewygodą. Z takim czymś, z takim kamykiem w bucie. Nie przyzwyczajaj się do kamyka w bucie. Nawet jeśli trzeba na środku ulicy usiąść, zdjąć but i wyjąć kamyk, to zrób. Nie chodź z nim. Nie przyzwyczajaj się do tego, że czegoś nie masz. Ja się nie chciałem przyzwyczaić, że ja nie przeżywam łaski. Dlaczego się mam przyzwyczaić? Dlaczego mam zrobić to samo, co robi większość ludzi? Zacząć się... Ja się machinalnie starałem, ale ja przestawałem to lubić. Ja zaczynałem wiedzieć, że jest jakieś spiętrzenie, jest jakiś problem, jest jakiś zgrzyt. Wszędzie słyszałem o łasce. Tylko wszyscy się starali, ci, co mówili o tej łasce.
ci, co mówili mi o łasce, wszyscy się starali. List do Efezjan 2:8-9, przytoczony przeze mnie, ale z naszego przekładu, z Biblii Mocy. Jesteście bowiem uratowani dzięki niezależnej Bożej przychylności wobec was. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to nie jest wasza zasługa, ale jest to dar przekazany przez Boga. Nie można otrzymać łaski na podstawie własnych uczynków, aby nikt nie mógł się szczycić, że zasłużył sobie na tę łaskę. Celowo wykładaliśmy to w ten sposób, żeby ludzie dogłębnie zrozumieli to zjawisko. Albo łaska, albo zasługiwanie. Albo łaska, albo staranie. Albo to, albo to. Uratowani. Te greckie słowo sozo, rozumiesz? Uratowani. Uratowani. Masz problem, potrzebujesz ratunku. Rozumiesz? Cokolwiek dzieje się negatywnego w twoim życiu, potrzebujesz ratunku. Cały czas. Jest dalej napisane, że nie możesz na to zasłużyć. Nie można zasłużyć na to. Dlaczego ja powtarzam to tak wielokrotnie? Bo ja wiem, że w głowach wielu ludzi jest, tak jak dziś z Dorotą rozmawialiśmy, wgrany program. Jest program wgrany, bo to zrozumcie mnie. Tu nie chodzi o to, że nam się coś pomyliło, coś tam jakby, coś nam uciekło. Mamy program wgrany. My sobie daliśmy wgrać pewien program. Zobacz, w naturalny sposób człowiek żyje na tym świecie. Rozumiecie, o co chodzi? Mówimy o takim normalnym człowieku, który nie jest jakimś psychopatą, nie jest wypaczony i tak dalej. Żyje normalnie na tym świecie i on chce być akceptowany. I teraz robi różne rzeczy. Na przykład moda. Spójrz na modę. Co to jest moda? Moda to jest wytyczenie pewnego trendu w ubieraniu się na przykład, bo powiedzmy o tym, jest taki trend, nie? Teraz większość ludzi na świecie, ona ten trend przyjmie, mimo że kilka lat do tyłu przyjmowała inny trend, odwrotny. I gardziła trendem, który teraz przyjmuje. Bo był wtedy jaki? Niemodny. On był wtedy niemodny, wtedy się nim gardziło, teraz się go akceptuje, a gardzi się tamtym. Zobaczcie, to jest niesamowite. Ja w ogóle pokazuję wam tylko kawałek rzeczy, ja nie każę się buntować przeciwko temu, to nie o to chodzi. Czemu to robimy? Bo chcemy być zaakceptowani przez społeczeństwo. Mamy w ogóle potrzebę akceptacji wbitą jak młotkiem, jakby nam ktoś gwóźdź wbił. O, rozumiecie? To jest program. To jest program. My go przekładamy na wszystko. A teraz przychodzi 2000 lat temu Jezus. Przychodzi Jezus i proponuje zmianę programu w ludzkości. Mówi, chcecie tego? Kto to złapie? Kto złapie tą piłkę? W ogóle ludzkość, jest On. I On mówi do ludzkości przez to, co w ogóle zrobił, nie? Mówi, jest inny program. Jest taki program, który nazywa się, że nie potrzebujesz być zaakceptowany przez nikogo.
Ten program nazywa się łaska. Umrę za ciebie, wstanę z martwych, ty w to uwierzysz, zaczniesz mieć prosto z Ojcem i od tego dnia otrzymasz moc do tego, aby się nie starać. Wiecie, jaka mało ilość ludzi to łapie? A jak nawet łapią na tym podstawowym poziomie pod tytułem wejście do nieba, to później zaczynają się schody. Bo to trzeba dać sobie wymienić cały moduł z głowy. Jak to nie muszę się podobać komuś? Jak to nie muszę być zaakceptowany? Jak to nie muszę? Jak to jest w ogóle możliwe? Jak to? A co z moim wnętrzem? Przecież ono sobie nie poradzi z tym. Muszę się starać. Muszę to zrobić. Rozumiecie? Taki jest w Gliwicach gość, taki Dawid Mencel. On tam robi sobie różne rzeczy. Jak nie jakiegoś tam koguta, to się w jakieś opończe ubierze, to buty wknie w jakieś tam. Te ze wszystkie rzeczy takie robi. I do mnie przychodzą różni ludzie. I mówią do mnie tak. A co ty o tym myślisz? Ja mówię, ale o czym? No, że on tak robi. Czy ty nie uważasz, że to jest problematyczne? Ja mówię, ale dlaczego ty w ogóle ze mną o tym rozmawiasz? Co cię to obchodzi? No wiesz, bo społeczeństwo, ja mówię, co cię to obchodzi? Powiedziałem takiemu jednemu delikwentowi, ty czytasz Pismo Święte? Czytam. Ja mówię, a pamiętasz, jak się rozpoczyna służba Jezusa? A mówi, no nie wiem, o czym mówisz. Ja mówię, to ja ci powiem. Wylatuje z lasu taki pacjent. Ma takie kudły, taką brodę, rozumiesz? Jest ubrany w ogóle w jakieś futro, a tam jest ciepło, rozumiesz? Przepasany jakimś grubym pasem, rozumiesz? W jednym kurcze z jednej strony ma w szmacie związane trochę miodu leśnego, z drugiej kurcze człowieku w torbie koniki polne, wylatuje i mówi, jestem głosem! Mówię, nazywał się Jan Chrzciciel. Rozumiesz? Taki Mencel tamtych czasów. Mencel z lasu wyleciał. Co zrobił? Zareklamował Mesjasza. Kto? Odpał. Odpał. Ja się pytam. Co to było? Czemu tam nie wyszedł elegancki gość? Rozumiesz? Ubrany, proszę ciebie, tak jak reszta społeczeństwa. Rozumiesz? Sandał z jakimś człowieku dynksem. Rozumiesz, o co chodzi? Elegancka szata, proszę ciebie, z prześcieradła. Podszykowany. Czapka. Rozumiesz? Tałes. Nie. Wyszedł Jan Chrzciciel. Co Bóg pokazuje przez takie rzeczy? Ludzie religijnie inne rzeczy widzą u Jana Chrzciciela. A to trzeba zobaczyć, co Jan zrobił. Wiecie, co Jan zrobił? Jan pokazał, że można być człowiekiem niezależnym od opinii, co się równa niepotrzebującym akceptacji, co się równa nie czyniącym nic, aby ową akceptację otrzymać, co się równa żyjącym na razie na poziomie podświadomym i w perspektywie proroczej z łaski. Oto przyszedł Syn Pokoju i reprezentowała go prorocza łaska. Rozumiecie? Ludzie na inne rzeczy patrzą. Chcieliby w tym się dopatrzyć głębi. Wielkiej. Łaska jest prosta.
co tu zrobić, żeby się nie narobić. Słyszeliście o tym? Co tu zrobić, żeby się nie narobić? Ludzie mają taką tendencję, że jak się nie zajadą w jakiejś dziedzinie, to uważają, że oni, kurczę, są niegodni swoich zarobków. Chrześcijanie się muszą zajechać. Wtedy mówią, o, teraz jestem godzien wypłaty. Uczciwy jestem. Uczciwie będę pracował. 100% więcej niż inni. A religia mówi, tak, dawaj przykład. Pierwszy przychodź, ostatni wychodź. Tak, żyj. Brawo. Po owocach was poznają. Jakich owocach? To jest owoc? To jest owoc? Nie, nie. Żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie twierdzę, że mamy być nierobami, nieuczciwymi ludźmi. To nie o to chodzi. Żyjemy na patologicznej ziemi, ok? Funkcjonują to określone zasady i musimy w nich funkcjonować my, wielu z nich, bo inaczej społeczeństwo nas wypluje i nie będziemy mogli głosić im Chrystusa. To jest proste jak konstrukcja cepa. Tutaj chodzi o to, co trzeba mieć w głowie. Jak trzeba rozumieć całe zagadnienie życiowe. Człowiek nie zasługuje ani na Bożą akceptację, ani nawet na to, aby żyć. Rozumiecie, o co chodzi z człowiekiem? Człowiek jako samodzielna konstrukcja nie zasługuje ani na Bożą akceptację, ani na to, żeby żyć nawet. Dlatego pojawił się Chrystus. Bo my nie zasługiwaliśmy, żeby żyć. Były dwie opcje. Utylizacja, rozumiecie, albo Chrystus. Bóg się wahał. Zutylizować? Czy nie? Zutylizować czy Chrystus? Zresztą wiemy, że taki jest. Wiecie, skąd wiemy, że taki jest? Rozmowa z Mojżeszem na Synaju. Propozycja Boga. Wytniemy ich wszystkich, a z ciebie zrobimy nowy naród. Propozycja Jahwe. No przepraszam. A pamiętajcie, on jest stały i niezmienny. Jak mu taki pomysł na Synaju przyszedł, to znaczy, że on ma go w głowie na poziomie wiecznym. Przepraszam, to w ogóle jest logiczne. Wytniemy ich. No proszę, to nie ja napisałem Biblię, ja nieraz to powtarzam, nie? Albo i Mojżesz mówi, nie. Nie ze mnie w ogóle. Też był dobry. Też był. On wiedział, że jak pokolenie z niego powstanie, dopiero będzie kłopot. To smutna prawda, ale prawda. Człowiek nie zasługuje ani na Bożą akceptację, aby nawet na to, żeby żyć. A zatem wszelkiego rodzaju próby ulepszania się to nic innego jak pycha, która jest czym? Bałwochwalstwem. Chcesz być lepszym chrześcijaninem? Grzeszysz. Chcesz nie grzeszyć? Grzeszysz. Rozumiesz, co ja mówię? Bo to jest samodzielność. Już nie będę, Panie, grzeszył. Opamiętaj się, dziecko. Już będę, Panie, lepszym człowiekiem. Opamiętaj się, dziecko. Będę się starał, Panie, teraz za dwóch. Opamiętaj się, dziecko. Posłuchaj tego jeszcze raz. Jeżeli starasz się nie grzeszyć, to grzeszysz. Jeżeli starasz się być lepszym człowiekiem, to grzeszysz. To pycha,
a pycha to bałwochwalstwo, czyli stawianie siebie w miejscu Boga przez duże B. Ja mam moc. I to wcale nie oznacza, że myślisz wtedy o sobie. Inaczej, że w podświadomości twojej ty uważasz siebie za zjednoczonego z Bogiem, przez którego działa Boża moc. Ty starasz się udowodnić. Rozumiesz? Ilu tu ludzi w kościele starało mi się różne rzeczy udowodnić? Przecież ja to widziałem. Nieraz widzę dalej. Co oni nie robią, żeby mi zaimponować? A ja musiałem się, bo to mnie, ja się uczę na tym. Jakie ja musiałem powymyślać myki, żeby nie dawać różnym ludziom środowiska do tego, żeby oni mogli to dalej ciągnąć, słuchajcie. Ja się o to nieraz modlę, mówię, Boże, daj mi mądrość. W ogóle ja biorę to przez wiarę, bo mówię, Boże, co oni robią, niektórzy ludzie? A dlaczego? I teraz mówię, Boże, przecież oni to robią ze mną, to robią to z Tobą. To z Tobą to robią też. To jest to samo. Chcą zasłużyć na moją akceptację, to na 1000% chcą zasłużyć na Twoją akceptację. Że to jest proste. A wiem, bo ja tak robiłem, rozumiecie? Ja to znam z własnego doświadczenia. Ja zrozumiałem, że moje próby bycia lepszym człowiekiem to bluźnierstwo. Za późno to zrozumiałem. Ale zrozumiałem, że moje próby bycia lepszym człowiekiem to bluźnierstwo. Rozumiecie? Bluźnierstwo. Słowo, które... To opluwa ofiarę Jezusa Chrystusa. Opluwa ofiarę Jezusa. Jeśli starasz się nie grzeszyć, starasz się być lepszym człowiekiem, to plujesz na krzyż, to plujesz na pusty grób, to plujesz na w niebo wstąpienie. Plujesz na to. Mówisz, to nie jest żadne źródło mocy. Ja Ci, Boże, pokażę, że dam radę. Ja Ci pokażę, Ty, tatusiu. Zawsze ode mnie wymagałeś czegoś. Zawsze taki byłeś. Ciągle mnie nie doceniałeś. I ja Ci teraz pokażę. Ja Cię nauczę. Ja Cię usadzę. Nie było łatwo mi zaprzestać wszystkich moich samonapraw. To było bardzo ciężkie. Ciało walczyło jak mogło. Bo to ciało walczy. Stare instynkty zgromadzone w duszy. Ale z czasem zacząłem opanowywać cielesne myśli, czy co robiąc? Ładując się prawdami o łasce. Ja się tym załadowałem. To bardzo długo trwało. Rozumiecie? Ale ja się tym załadowałem. Ludzie, jak ja zobaczyłem, jakie to jest źródło mocy, w ogóle nie ma większego. Nie ma większego źródła mocy. To idzie odwrotnie proporcjonalnie. Im mniej się staram, tym więcej mogę. Odwrotnie proporcjonalnie. Im mniej się staram, tym jestem silniejszy. A się tego trzeba było nauczyć, rozumiecie? Jak ktoś z was miał możliwość chociaż raz jeździć na wózku widłowym,
to jest w ogóle ciekawa rzecz. Normalnie jak jedziesz samochodem, kręcisz w prawo, skręcasz w prawo. Kręcisz w lewo, skręcasz w lewo, ale nie wózkiem widłowym. Wózkiem widłowym skręcasz w prawo, kręcisz w lewo. Skręcasz w lewo, kręcisz w prawo. Czemu? Bo tam jest skrętna tylnia osia, nie przednia. Rozumiesz? W samochodzie jest skrętna przednia. W wózku tylnia. Mówimy o wózkach z tylnią osią skrętną. To było dla mnie na początku dziwne. Rozumiecie? Kiedy się uczyłem jeździć na wózku widłowym, robiłem kurs, facet poustawiał skrzynki takie wysokie i kazał nam jeździć w takim w ogóle labiryncie między tymi skrzynkami. I pokazał nam, że mały błąd i sypią się na nas skrzynki. I zawsze mówił do nas, to są tylko plastikowe skrzynki, ale w przyszłości będziecie jeździli między paletami, które ważą po 300 kilo. Dzisiaj leci na ciebie skrzynka. Innym razem 1,5 tony będzie na ciebie leciało. Rozumiesz? Zapoznaj się z funkcjami wózka. Od dziecka mamy władowany program zasługiwania. Program. Wszyscy ludzie mają taki władowany program. Wszyscy ludzie na świecie. Rodzisz się z Bożego Ducha, korzystasz z pierwszej funkcji łaski, ale potem większość Kościoła przestaje znowu pamiętać, że jeździ wózkiem widłowym, a nie samochodem. Tu się inaczej skręca. Inaczej się tu skręca. Hebrajczyków 11:2. Patrząc na Jezusa, 11:2 albo 10, nie wiem, 12:2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Kto jest sprawcą wiary? Jezus. A kto jest dokończycielem? Ty? Nie? Nie ty? Nie jesteś dokończycielem wiary? No pomyśl. Przecież się starasz. Chcesz zakończyć to. Chcesz, żeby był finisz. Chcesz tam dołożyć swoje 5 złotych. Chcesz postawić kropkę na D. Dokończycielu wiary. Pomyśl o tym, co mówię. To jest bardzo ważne. I ty też, co tego słuchasz. To jest bardzo ważne. Jezus Chrystus, sprawca i dokończyciel. Zaczął, kontynuuje i co zrobi? Skończy. A wiecie, kiedy skończy? Powiem, kiedy skończy. Wtedy, nie wiem, bo to już będzie, jak się czas skończy, to ciężko tutaj dłubać i nazywać, ale będzie to wtedy, kiedy on sam będzie poddany Ojcu. To jest grube. To już jest po wniebowstąpieniu naszym, po powrocie na ziemi, po tysiącletnim królestwie, po w ogóle nowym Jeruzalem, po nowej ziemi, aż Syn będzie poddany Ojcu. I wtedy wszystko będzie jednością. To dopiero wtedy skończy się cały temat. Zacząłem uczyć się skupiać na Jezusie jako na kompletnym, jakby na kompletnej prowadnicy łaski. Jest coś kompletnego. Moje życie się rozpoczęło w Chrystusie i moje życie się zakończy w Chrystusie. Wszystko się dzieje w Chrystusie w moim życiu. To przez pryzmat Jego dokonań zacząłem uczyć mój umysł, że nie ma nic do dodania w mojej sprawie. Nic. To doprowadziło mnie do miejsca rozważań nad Bożą miłością do mnie
i tu nastąpiło zapieczętowanie tematu. Zobaczcie, ja nie zasługiwałem, a dostałem. Popatrz, nie zasługujesz, a dostajesz. Nie zasłużyłeś, a dostałeś niebo. To jest początek. Idziemy dalej. Nie zasługujesz, a dostajesz. Czy ty w ogóle w to wierzysz, że nie zasługujesz, a dostajesz? Posłuchajcie, my to skończymy dzisiaj. Bez względu na to, ile to będzie trwało. Nawet jak w ogóle zajmie nam to czas modlitwy. O co mi chodzi? Ja chcę, żebyście dogłębnie zrozumieli te rzeczy. Powiedzcie mi taką rzecz, może ktoś powie. Ile z was tutaj osób, co jest, modliło się do Boga o dobrą pracę? Podnieście ręce. Dobrze. I rozumiecie, że praca jest przekleństwem. Mówiłem o tym w niedzielę. Pamiętacie? Że praca jest skutkiem upadku człowieka. W Edenie nie istniała. Pamiętacie, że nie istniała praca w Edenie? Ale istniało zaopatrzenie, prawda? Istniało zaopatrzenie, nie było pracy. Były pieniądze, nie było pracy. Dostawali pieniądze za co? Brawo. Za nic. A co było pierwsze? Człowiek czy zaopatrzenie dla człowieka? Zaopatrzenie. Stworzył niebo, stworzył ziemię, stworzył ogród, wszystko ustalił, a potem stworzył w tym kogo? Człowieka. Zaopatrzenie było, zanim był człowiek, tak? Człowiek został włożony w co? W zaopatrzenie. Będziemy zaopatrzenie nazywać pieniędzmi, pieniędzmi za pieniądze zaopatrzeniem, tak sobie będziemy to, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Kiedy modliłeś się o pracę, dobrą pracę, Panie, daj mi dobrą pracę, posłuchaj teraz, tego posłuchaj. Pobłogosław mnie dobrą pracą. A praca jest przekleństwem. To są w ogóle mistrzostwo świata. Zobacz, religia nam zrobiła z głowy w ogóle wapno. Wapno. Chrześcijanie mają robione wapno przez religię, z głowy, z mózgu. Panie, pobłogosław mnie pracą. Co to jest praca? Praca to jest skutek grzechu, który istnieje w grzesznym środowisku, w którym żyjemy i nic na to poradzić nie możemy. Rozumiecie? Dlaczego pracujemy? Bo jesteśmy skazani na pracę. My nie mamy wyjścia. Musimy pracować. Ale od początku tak nie było. Od początku było zaopatrzenie. Rozumiecie? Które było za co? Za darmo. Za nic. Za nic. Z czego one wynikało? Z serca Boga. Z miłości do tych stworzeń. On je stworzył i włożył je w zaopatrzenie, które było wcześniej. I posłuchaj mnie dalej. Czy ty wierzysz w to, że na tym świecie, w którym żyjesz teraz, jest dla ciebie personalnie zaopatrzenie? Posłuchaj. Czy wierzysz w to, że kiedy tu się urodziłeś, zszedłeś na tą ziemię, to zanim ty tu zszedłeś, było przygotowane dla ciebie zaopatrzenie? To jest bardzo ważne. Zaopatrzenie, widzicie? To jest w ogóle ciekawe, bo masa z was w to nie wierzy. Ja to wiem. Co? Chyba tak jest źle, bo taki jest Kościół. Ja znam Kościół, tyle lat znam Kościół. Ja widzę Kościół, jaki jest, bo gdyby Kościół był inny, to Kościół na przykład miałby pieniądze. A Kościół w ogóle zasadniczo jest pusty w ryj. Wiecie, o co chodzi? Ludzie w Kościele mają gorzej niż ludzie w świecie. A więc okazuje się, że jest źle.
Jest źle. Pokazuję na prostej, na mamonie niesprawiedliwości wam to pokazuję, żebyście to rozumieli. Żebyśmy to normalnie tam po Chrystusowemu, na mamonie niesprawiedliwości to obejrzyjmy sobie. Teraz tak. Jeżeli rzeczywiście człowiek wierzy w to, że zanim przyszedł tu na ziemię, zostało dla niego przygotowane kompletne zaopatrzenie, tak, że kierych jego przelewa się, to ten człowiek teraz, w szkole wiecie, co będzie robił? Mówimy, i teraz ci pokazuję człowieka żyjącego z łaski. Kiedy to rozumie, to on co robi? Idzie po swoje pieniądze. Po czyje? Po swoje. Ty nie idziesz po moje, tylko po swoje. Wiesz dlaczego? Bo one są dla ciebie. One są. Twoje pieniądze. Twój Eden. Twoje zaopatrzenie. One są tutaj. Przygotowane dla ciebie z łaski. Nie, żebyś na nie zapracował. Nie, żebyś na nie zasłużył. Tylko, żebyś je wziął. Ale chrześcijanie myśli inaczej. Panie, pobłogosław mi dobrą pracą. Panie, ja się muszę nacharować. Panie, teraz po charyzmatycznemu. Ja mam talenty, ja mam umiejętności. Ja, Boże, wszystko w ogóle włożę i ja zarobię. Ludzie, to jest nasza mentalność. No błagam was. No przecież to była moja mentalność też. Daj mi Boże, posłuchaj, daj mi Boże te wszystkie przeszkody, które stoją na drodze między mną a tymi pieniędzmi. Daj mi to, Panie. Ja zasłużę. Ja dam radę. Nie cofnę się. Będę wytrwały. A to jest tylko jeden element. Pokazałem wam na jednym. I tych elementów mamy masę. Masę. Non-stop. Ten program, który mamy w głowie zasługiwania, rozumiecie, nokautuje nasze życie. Nokautuje nas. Nokautował mnie i nokautuje wielu innych ludzi. Przyzwyczailiśmy się do tego. Połknęliśmy to. Dorobiliśmy do tego wiele doktryn. Mnóstwo nazywnictwa. Zapomnieliśmy o początkach. Zapomnieliśmy o Edenie. Zapomnieliśmy, że Jezus Chrystus stworzył coś więcej niż 1000 Edenów. Rozumiecie? I ludzie się męczą, i ludzie się pocą, i ludzie się spinają, i ludzie się starają. Pojąłem dogłębnie, że gdy nie zasługuję, to dostaję. Kiedy dostaję? Gdy nie zasługuję. Kiedy dostajesz? Kiedy nie zasługujesz. A jak zasługujesz, czyli starasz się, to nie dostajesz. Posłuchaj zasady duchowej. Kiedy nie zasługujesz, kiedy się nie starasz, to dostajesz. Kiedy zasługujesz, kiedy się starasz, to nie dostajesz. Tylko co? Wypracowujesz. Dostać, a wypracować to jest wielka różnica. Dostać. Ktoś chce coś dostać. Jeszcze raz wspomnę Sarę. Sara człowiek chowany w jakimś tam środowisku normalności i ona w ogóle przychodzi i ona przychodzi, żeby coś dostać. Dlaczego? Bo ona jest w pełni świadoma, że ona nie pracuje, prawda? Jest dzieckiem, prawda? Ona ma głęboką świadomość bycia córką i głęboką świadomość, że ja jestem ojcem. I ona przychodzi i mówi, daj. A ja mówię, masz. Kiedy ktoś do niej powiedział, ty byś się nauczył pracować. Ja mówię, a po co? Po co mam dzieciaka przeklinać? No błagam.
Ona się jeszcze zderzy z tym problemem. Nie ma innego wyjścia. Żyje na tej ziemi. Diabeł postawi przed nią niejedną przeszkodę. A ja jestem tata. Ja jestem dobry tata. Jestem dobry ojciec. Jaki jest Bóg? To dobry ojciec. On co robi swoim dzieciom? Daje. A nie każe im za co zrobić? Zapracować. On nie każe im zasługiwać. To dobry ojciec. To się kłóci z tym, w czym się żyje. Jaką? Ja się nie, o żadną nie powinnaś. Wiesz, co powinnaś robić? Powinnaś powiedzieć do Boga: Boże, wierzę Ci, że jest zaopatrzenie dla mnie. Idę teraz po nie. Idę po nie. Idę po mój jeden. A dlaczego o tej pracy ciągle? Widzicie, jak to jest wmontowane w nas, jak program. Muszę się narobić. Muszę się narobić. Taki program. A mówię wam, jak tu nie nastąpi głęboki reset, a czasami zmiana całego dysku, to nie przejdzie. O! Małgosia, kocham cię. A widzicie? Ale naprawdę, potraktujmy to bardzo warsztatowo dzisiaj. To jest program. Wiem, że ci ryje banie, to jest program. Program. Ja z tego programu wyszedłem. Nie jestem w tym programie. Daję wam świadectwo tego. Słowo honoru. Ja się zresetowałem. A wiecie o tym doskonale, że jestem człowiekiem, znacie mnie, jestem człowiekiem rzetelnym, człowiekiem, który życie dla królestwa położył. Tylko ja mam inny program. Wiecie, co powoduje to, że ja mam inny program? W moim życiu nie ma zapór. Rozumiecie? Bo ja nie wierzę w wypracowywanie przeze mnie rzeczy. Ja nie mam tu wiary położonej. Ja nie mam wiary położonej w zasłużenie na cokolwiek. Rozumiesz, o co chodzi? Ja od lat doświadczam bardzo różnych rzeczy. Jeżeli na przykład chodzi o sprawy finansowe, ja doświadczam tak... Ja nawet nie opowiadam, bo tych rzeczy jest taka masa. Jest masa rzeczy różnych. Przykład. Jest dzień jakiś, tam jest, jakieś są źródła, różne źródła tam finansowe. I powiedzmy, nie wiem, w piątek jakieś źródło się zamknęło, nie wiem, na jakąś tam kwotę, no nie wiem, tam 10 czy tam 20 tysięcy powiedzmy, jakieś takie źródło. Tych źródeł jest masa, ale takie źródło się zamknęło. To nie przeszkadza w niczym, ale jest zamknięte to źródło, tak? Tylko o co chodzi? Ja nie zajmuję się otwieraniem zamkniętych źródeł, bo ja nie pracuję. Za dwa dni przychodzi do mnie człowiek i wręcza mi tyle pieniędzy, ile z tego źródła się zamknęło. Ja mam takich rzeczy masę w życiu. Czemu? Bo ja nie mam poglądu o wypracowywaniu. Ja z łaski żyję. Za mnie Chrystus zapracował. To jest moje prywatne. To jest jego praca. Zaczął, kontynuuje i skończył. Sprawca i dokończyciel wiary Artura Cerońskiego. Taki Chrystus. Ja w tym wszystkim nie istnieję jako postać wspomagająca go. Ja nie wspomagam Boga. Nie pomagam mu. Rozumiesz? Jakby szedł koło mnie Chrystus i by upadł, ja bym mu nie podał ręki. Czemu? To nie jest moja funkcja. Od podawania ręki jest Chrystus, a nie Artur. Niech On mnie ratuje, a nie ja Jego. Dlatego nie zajmuję się też obroną Boga. Nie jestem Jego adwokatem. W przeciwieństwie
do niego w stosunku do mnie. Rozumiecie? To on jest parakletos. To on adwokat, nie ja. Ja nie podaję ręki Bogu. Ja nie ratuję go z różnych opresji. Ja nie wyciągam aniołów z kanałów. Nie zajmuję się tymi sprawami. Ja znam swoje miejsce w Królestwie Bożym. Ja w Królestwie Bożym, posłuchaj mnie, proszę, posłuchaj uważnie, jestem biorcą. Taką mam funkcję. Biorca. Ktoś powie, a ty nic nie dajesz? Nie, bo nie jestem bluźniercą. Nie. Ja nie daję swojego czasu. Ja udostępniłem siebie, aby Chrystus dawał czas przeze mnie. Tylko udostępniłem. Czyli co zrobiłem? Pozwoliłem Bogu działać przeze mnie. Zwolniłem kółeczko blokady. Rozumiesz, o co chodzi? I to lotek się kręci. Udostępniłem. Ja w sobie nie mam ani grama myślenia, że ja cokolwiek w królestwie robię na rzecz królestwa. Ja się tego wyzbyłem. Jestem wyjałowiony, jak ona się nazywała? Kwiatkowska Irena. Rozumiesz? Jak gazik. Dlatego nie jestem pyszny. A ktoś, kto uważa, że cokolwiek robi w królestwie na rzecz królestwa, to jest człowiek pyszny i powinien pokutować z tego. Rozumiesz? To jest bluźnierstwo. Plucie na krzyż. To jest uważanie, że się coś może. I uważanie, że się coś znaczy. Żeby być kimś w królestwie, trzeba być najpierw nikim i zrozumieć dogłębnie zasadę bycia nikim. To jest łaska. Bo do kogo przyszedł? Kogo ratować? No kogo przyszedł on ratować? Kogo on przyszedł ratować? Kozaków życiowych czy popierdółki życiowe przyszedł ratować? Niedołężne kaleki, nieszczęśników, ćwierć mózgi, którzy nie potrafili sobie poradzić z niczym. Rozumiesz? Nie potrafili sobie poradzić z diabłem, który jest cienki jak żyletka. Nie umieli, ale wielka rasa. Rasa panów. Wywalili się na prostym w ogóle owocu. Człowieku, fanatycy wegetarianów. Wywalili się. Twardziele. Myśleli, że są podobni do Jahwe, to że są nim. Zdawało im się. I trzeba było zejść i ich ratować. Wyciągać z własnego bajora. A potem uratowani stają i mówią, teraz się będziemy starać. Teraz się postaramy. Teraz damy z siebie wszystko. Boże mój, pokażemy Ci. Odwdzięczymy się. Do pokuty. Ja pokutowałem z tego. Jestem kim jestem, bo przestałem uważać, że cokolwiek powinienem zrobić, aby się podobać Bogu. Przestałem się starać. Zrobiłem to głęboko w moim sercu. Bardzo głęboko. Jestem biorcą. Jestem pasywny. Proszę, pamiętaj. Jeśli nie zasługujesz, to dostajesz. Jeśli zasługujesz, to nie dostajesz. Tylko musisz zapracować. Mentalność zasługiwania prowadzi cię do pracy. Rozumiesz? Do pracy. Łaska zaczęła się rozlewać coraz bardziej w moich różnych dziedzinach życia. On to się zaczął rozlewać. I wiecie, dopiero wtedy moja służba zaczęła nabierać rozmachu. Dopiero wtedy. Ja się bujałem wcześniej. Jak ja się bujałem, to wie tylko Bóg i ja. To nawet diabeł do końca nie wie, bo to były tak głęboko rzeczy ukryte w moim sercu. Jak ja miałem
różne takie mechanizmy zasługiwania. Rozumiecie? To tylko ja wiem i Bóg. W jakiejkolwiek mierze życie łaską nie spowodowało jakichkolwiek zaniedbań lub lenistwa. Absolutnie. W ogóle człowiek dopiero zaczyna funkcjonować na pełnych obrotach, jak jest wolny od tego, żeby cokolwiek robić. Rozumiesz? Człowiek, jak jest wolny, nie ma żadnych w środku zobowiązań. Nie ma żadnego ciśnienia. Muszę to zrobić. Dopiero wtedy w tym człowieku budzi się realna moc do działania. Pragnienia powstają. Wow! Czym jest dziś dla mnie Królestwo Boże? Hobby. To hobby. Nawet to lubię. Ostatnio sobie myślałem, jakie rzeczy lubię. Wczoraj sobie myślałem, bo tam rozmawiałem wcześniej z człowiekiem i człowiek też mi powiedział, jakie rzeczy lubi. I też sobie tak potem zasypiałem, myślałem, co ja lubię. I tam no, chyba na 7. miejscu było szerzenie królestwa. Najbardziej lubię spać. Naprawdę. A wy na 1. miejscu macie szerzenie królestwa, najbardziej lubicie? No nie w porządku, ja... Żeby nie było. To każdy ma prywatnie w ogóle prawo do tego, żeby lubić, co chce. Ja najbardziej lubię spać. Po drugie, na 2. miejscu lubię seks. Na 3. miejscu lubię jeść. I tam doszedłem sobie do chyba i na 7. było, że lubię szerzyć Królestwo Boże, nie? Naprawdę jestem bardzo szczery. A co ja mam po... Przecież to jest... On jest wszechwiedzący. A diabeł mnie zna 50 lat. No kogo ja mam ściemniać? Nie no, w porządku, jeżeli masz takie coś, że najbardziej lubisz szerzyć królestwo, bardzo dobrze. Ja mam jak mam. Czemu tak mam? Bo ja nie mam w sobie żadnego nacisku. Rozumiesz? Dla mnie to jest hobby. Rozumiesz? Sprawia mi to przyjemność. W ogóle, jak coś człowiek robi, nie sprawia mu to przyjemności, to powinien to zweryfikować w ogóle. Ale to na marginesie. To właśnie życie z łaski doprowadziło mnie do miejsca takiego, jakby jak wszystkie moje działania skompensowało w jednym kierunku. Przestałem usiłować, przestałem się starać i moc Boża zaczęła płynąć coraz silniej z mojego życia. List do Efezjan 2:10, również z tłumaczenia Biblii Mocy. Jesteśmy Jego dziełem, stworzeni i nabyci na własność w Chrystusie Jezusie po to, abyśmy wykonywali pożyteczne działania zgodne z naturą Boga, który wiedząc, że narodzimy się z Ducha Świętego, przygotował dla nas wcześniej te dzieła, abyśmy je zrealizowali. W ogóle rozumiesz to? W ogóle. Posłuchaj, cokolwiek robisz pożytecznego, no nie? Takiego, co przynosi realny pożytek, nie? To nie jest twój pomysł. Jeśli w ogóle coś robisz w królestwie, na przykład przyprowadziłeś kogoś do Jezusa, nie? Czy ty w ogóle wiesz, że to, że przyprowadziłeś go do Jezusa, było założone przed założeniem świata i przyporządkowane właśnie tobie w tym czasie? Ja się pytam, gdzie twój wkład? O co tu chodzi? To jest tak, jakby w ogóle iść i mieć taką mapkę, którędy, no nie? I po prostu takie coś. Tu będzie leżała złota moneta. Tam ją wrzucisz, to da 2. Rozumiesz, o co chodzi? I tak podróżujesz przez życie.
A chrześcijanom się wydaje, że można w to wszystko włożyć jakąkolwiek formę starania się czy czegokolwiek innego. To pycha. Okazało się, że łaska jest tak, no? Że co zrobić? To trzeba zapytać, tego jeszcze nie przetłumaczyłem, wiesz? Trzeba zapytać tego, kto to przetłumaczył, rozumiesz? Bo to różni ludzie przetłumaczyli. Biblię przetłumaczyli ludzie z tego gatunku, którzy mieli wymieszane prawo z łaską. Tam jest non-stop to. Teraz w liście do Rzymian, w liście do Rzymian jest to widoczne po prostu genialnie, nie? No ale oni musieli, nie? Bo to nie mieli. Okazało się, że łaska jest tak potężna, że obejmuje nie tylko rozwiązania moich problemów, ale zawiera w sobie zaplanowane dla mnie wszystkie pożyteczne dzieła. Wszystko zawiera. Czy wiecie, że na przykład ja się w ogóle nie obawiam, że czegoś nie zrobię? Że coś mi się nie przydarzy? Ja w ogóle wiem, że przydarzy mi się wszystko, bo jestem otwarty, bo to jest bardzo ważne. Jestem otwarty i wierzący. A więc jestem pewny, że przydarzy mi się wszystko, co Bóg zaplanował dla mojego życia. Wiecie, komu się nie przydarzają te rzeczy? Tym, którzy są oporni, niewierzący. Oni nie spotkają się ze swoim w ogóle, nazwę to, przeznaczeniem. Tak to roboczo nazwę dzisiaj. Oni się z tym nie spotkają. Oni to pogrzebią. Są tacy prorocy, którzy na przykład mówią, to jest ciekawe, przychodzi prorok i on mówi, Pan dla ciebie przewidział to, to, to i tamto. I na przykład to jest prawda, bo nawet nie to, że on nie mówi prawdę. Ten człowiek to łapie, nie rozumiejąc, że żeby to osiągnął, musi chodzić w ogóle w wierze, musi być otwarty i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli ktoś jest otwarty, ktoś chodzi w wierze, rozumiesz? To z drugiej strony nie może powiedzieć, że cokolwiek wypracował. Że na cokolwiek zasłużył. Ja zrozumiałem, że nie muszę się starać odnajdować tego, co przynosi sukces mi i mojemu otoczeniu, ponieważ jest to już dla mnie zaplanowane przez Boga. Bylebym był otwarty, bylebym był wierzący. I wtedy spełnia się sformułowanie, będziesz siał nad każdą wodą. Ale i tak tylko tam pójdę, rozumiesz, gdzie zostało to dla mnie wymyślone przed założeniem świata. To jest proste. W drugą stronę, oczywiście, że tak. Coś szwankuje w tobie. Gdzieś chodzisz własną drogą. Może się starasz o coś. A ja nie wiem, co będzie jutro. Jutro to jest tajemnica, przepraszam. To ja nie mam pojęcia. Chyba, że będę miał słowo w ogóle mądrości o jutrze, to tak, a tak, to tak. Ale nie mogę nic założyć. Powiedz konkretnie do mnie. Zakładając, że teraz to nauczanie. No. Chcę wdrożyć w życie. No. O łasce. No. Ja się co do zasady nie staram. Tylko albo coś robię, albo nie robię. No i teraz tak. I jutrzejszy dzień budzę się rano. No dobrze. I chcę tak faktycznie z łaski funkcjonować, więc tak jak mówisz, robię te rzeczy, na które mam ochotę. Jakby mówię tak, dobra, nie będę pracował. Ale co ty do mnie mówisz? Ale zmierzasz w błędnym kierunku. Czemu w tej wypowiedzi, tylko w tym zdaniu, no nie? Nie ująłeś tego, co powiedziałem. Chodzi mi o to. Ale zaraz, to nie jest nauczanie o słuchaniu Ducha Świętego. To nie jest nauczanie o tych rzeczach. Skąd ty masz to wiedzieć? Ty nie masz prawa nie wiedzieć. No tak, no bo właśnie no to jest kompletne z... To jest kompletne, tak. To jest prawa. Dokładnie. No jak możesz nie wiedzieć? Dlatego zadaję to pytanie. No. Ponieważ, no ja usłyszawszy
się tutaj co do łaski, co do właśnie jakby wrzucenia na luz w wielu sprawach. Ja na przykład słuchając tego tekstu, że tutaj ja zgotuję, wiesz, bo mnie, to ja mam taki bałagan teraz, że ja... No. Dobra, ja sobie to odsłucham kilka razy. Ale to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa, mówię, to ja teraz zgubiam. Okej. Okay. To jest moja opinia. Ale ja to rozumiem, dlatego ja mówię to... Wiem, że mam robić tak, dobrze, wierzę w jakiś temat, tak, wykonuję jakieś rzeczy, które wiem, że przyniosą takie, a nie inne rezultaty, pozytywne. Tego się spodziewam. Tak, czasem zbłądzę, potem przychodzi jakaś korekta, dobrze, precyzuję jakieś rzeczy. Nie wchodzę, nie wiem, w iluzję czy coś, bo już jakby nauczony doświadczeniem, czy też skonfrontuję się z prawdą, jak jest w danym temacie. Idę zgodnie z Bożą procedurą, wiara to tamto. No a teraz właśnie wiesz... Mateusz, coś ci powiem. Ja ciebie bardzo kocham, tylko to jeszcze... Jeszcze jest dużo, jeszcze musi trochę wody upłynąć, ponieważ ty masz myślenie ramowe. Działam zgodnie z procedurą, rozumiesz, o co chodzi, jest tak, tak, tak i tak, no nie? Masz żonę. Ale generalnie był czas, że byliście z żoną blisko, tak? Uprawialiście seks. Czy jest procedura na orgazm? Dla kogo? Dla niej i dla ciebie, tak? Bo byś poszedł z inną kobietą gdzieś, no nie? Tamta procedura prawdopodobnie może zawieść. Bardzo możliwe. Dlaczego? Dlatego, że to są... Tylko na czym rzecz polega? Łaska w życiu człowieka jest absolutnym fundamentem. Wielu ludzi próbuje przejść nad tym pewnym dużym krokiem. Jednocześnie stosując różne procedury Boże, tylko bez współpracy z tą łaską. I tutaj się zaczynają co powiedziałem wcześniej, systemy totolotków. Udało się, nie udało, pobłądziłem, coś nie wyszło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pojawiają się frustracje, pojawiają się w ogóle pytania. A gdyby fundament był złożony, najpierw składamy fundament, tak? I na tym fundamencie byśmy wprowadzili procedury, tak? Rzeczywiście zaczynają mieć genialną w ogóle sytuację w życiu. Nie istnieją Boże procedury. Inaczej, one nie działają bez położenia Bożego fundamentu. Nie istnieją. Jeszcze raz mówię, to co ja dziś do was mówię, wymaga być może od wielu z was nawet wymiany programu wgranego od początku naszego życia. A mówimy, zaznaczam, o fundamentalnej rzeczy. My tu w ogóle nie podnosimy jakichś wielkich w ogóle, nie wiem, gór duchowych. My mówimy o takich rzeczach. I zobaczcie, ile jest zgrzytów. Ile jest zgrzytów. Właśnie, co... I to jest pytanie. Zobacz, Mateusz, co mam robić? Takie pytanie. A ja mówię, że sam fakt myślenia, że coś mam zrobić, aby coś osiągnąć, jest przeciwny idei Chrystusowej. Sam fakt, że coś zrobić, ale w ludzkich głowach jest to wbite jak gwoździem i w mojej też było. Jeszcze raz przypominam, to nie oznacza braku działania u człowieka i pasywności życiowej. Tylko, żeby móc prawidłowo zafunkcjonować w jakiejkolwiek dziedzinie życia, żeby móc w tej dziedzinie życia osiągnąć sukces, to najpierw umysł człowieka musi być wyczyszczony z mentalności, że robienie
zasługiwanie, jakakolwiek inna forma, rozumiecie, tego rodzaju, ma znaczenie w oczach Boga. A jeśli nie ma znaczenia w oczach Boga, to jest niczym. To jest niczym. Jeszcze to uproszczę. Żeby coś prawidłowo zrobić w życiu, trzeba mieć w głowie program, że ja nic zrobić nie mogę. Rozumiecie to? Kto jest odpowiedzialny za zrobienie rzeczy? Co mówiłem w niedzielę? Jezus Chrystus. To jest robol. On zasłużył. On wypracował. On. Po co? Abyśmy byli wolni od zasługiwania, wypracowywania. Abyśmy byli wolni od frustrowania się, że coś nam w życiu nie wychodzi. Bo nam nie ma wychodzić. On zrobił. On, a widzisz, ale to będą zgrzyty. U każdego będą zgrzyty, kto, słuchajcie, a mówimy o fundamentalnych sprawach, pamiętajcie. A to początek chrześcijaństwa jest. A to jest początek chrześcijaństwa. I nie będzie modlitwy wstawienniczej, jak tego w ogóle nie przerobimy dzisiaj. Naprawdę? Nie, dlaczego nie? Ale tak, ponieważ z innego gruntu w ogóle my musimy startować z innego gruntu. Pamiętacie, co ja powiedziałem w niedzielę? Przesłuchajcie się tego 100 razy, jeżeli będzie taka potrzeba. Bo teraz o co chodzi? On zrobił, wiara nasza. Na czym polega współpraca? Tak nazwijmy to. Bez powiedzmy jakby zagłębiania się, kto to przetłumaczył, jak to jest przetłumaczone, bo do tego jeszcze nie doszedłem w Biblii, ale jeśli mówimy o współpracy, to współpraca Chrystusa z nami polega na tym, że On zrobił, my wierzymy, że On zrobił i przez to, że my wierzymy, że On zrobił, moc uwalnia się w naszym życiu i się nam wiedzie. Nie zawsze. Nie zawsze. A teraz rodzi się pytanie, a co z rzeczami takimi, jak elementarne cuda, które się zdarzają w waszym życiu? Proszę bardzo. Zero twojego dotknięcia. Tylko wierzyłeś. Mamy. Jeśli nie wierzysz, nie masz cudu. Oto współpraca. Ale tam, gdzie wierzyłem na przykład, to ja bym tam nie powiedział, że to tak, ten cud to sobie tak przyszedł, po prostu tylko wystarczyło, że czas. Nie mówimy o cudach, mówimy tylko, użyliśmy jednego elementu cud pod tytułem zależny od wiary i użyliśmy tego jako przykładu, że na zdanie Asi, jako przykładu, że nie zrobiliśmy nic. Czy w ogóle? A to w ogóle nie jest proste, dlatego Kościół jest w stanie, w jakim jest, bo te rzeczy są dla ludzi nieproste. Ale dla tych, którzy, posłuchajcie, dla tych ludzi, którzy zrobili największe rzeczy w Królestwie Bożym, dla najpotężniejszych generałów Bożych, właśnie te rzeczy były fundamentem. Oni wiedzieli, rozumiecie, o co chodzi? I jak się nazywała to, co byłaś u mnie, ta Ladonna. Osborne. Ja wam pokażę Osborna. Osborne razem ze swoją żoną, jeśli nie wszyscy wiedzą, kim był, to sobie sprawdźcie w Google. Jeden z największych ewangelistów uzdrowieńczych funkcjonujących w ogóle na ziemi.
I teraz tak, Osborn ze swoją żoną, patrzcie, odbierają ona, to ona odebrała objawienie, żeby pojechać do Indii i zacząć w Indiach działania misyjne i zakładać kościoły. I teraz tak, co robią? Obydwoje idą na kurs języka hinduskiego, rozumiecie, o co chodzi, zbierają środki, trwa to około 2 lat, przygotowują misję w Indiach. Pojechali. No przyprowadzili do Jezusa parę osób. Byli w Indiach rok. Porażka. Wrócili do Stanów. Wzięli post i modlili się do Boga. Osborn mówi, Boże, gdzie jest problem? O co tu chodzi? I Duch Święty mówi tak, czy ja Cię wysłałem na kurs hinduskiego? Czy ja Ci kazałem organizować to wszystko z tymi kościołami? Czy ja Cię poprosiłem o to? Ja przyszedłem w wizji do Twojej żony i powiedziałem tak, jedźcie do Indii zakładać kościoły. To Wam powiedziałem. Kto Was wysłał na kurs? Kto Was posłał do kościołów? Kto Wam kazał zbierać pieniądze na tę misję? Bo nie ja! Staraliście się, zrobiliście wszystko, co w waszej mocy i wróciliście jak na tarczy. Co zrobili Osbornowie? Spokutowali i polecieli z powrotem do Indii i rozpoczęło się przebudzenie. Rozumiecie? Chodzili od wioski do wioski. Wszędzie manifestowali Bożą moc. Jedli w ich domach. Rozumiecie? Mieli spotkania pod gołym niebem. Poruszyli w ogóle potężny region. Przyprowadzili dziesiątki tysięcy ludzi do Jezusa. Zaczęły się dowiadywać o nich różne kościoły. Zaczęli słać im pieniądze. Czego on ich nauczył? Różnicy. Nauczył ich różnicy. Czemu on ich nauczył różnicy? On wiedział, że muszą polecieć na mocy elektrowni jądrowej, a nie bateryjki 9-woltowej. Jeszcze raz mówię. Mamy 2 źródła energii. Bateryjkę i elektrownię jądrową. To jest łaska. To jest zasługiwanie. To jest staranie się. To jest łaska. Ale nie rozumiem, gdzie leży problem i gdzie jest sprzężenie. Mateusz, konkretnie mów o konkretnej rzeczy. Poukładałem te narzędzia, które będą służyły temu, żeby realizować cele założenia. Każdy dostaje narzędzie, na oferty spływają osoby, w
wiesz, nie będziemy tracić czasu gdzieś tam jakichś pustych przebiegów. Ale o czym ty mi opowiadasz? Opowiadasz mi o działaniach jakichś, to w ogóle... Są działania, tak. No. Ale teraz tak, ale to nie jest coś takiego, że... Dobrze, to ja mam z łaski, bo szybko, że tak powiem, ogarnąć te rzeczy. Jak to połączyć kropki, nagle się pojawiają kolejne osoby zainteresowane do współpracy. Natomiast co do zasady, to wszędzie trzeba coś robić. Co do zasady, to teraz tak, zobacz, no ktoś mi obiecał, że na przykład zapłaci, że ruszymy z jakimś tematem, że zapłaci, no ale już wiesz, na przykład no minęło 2 tygodnie, jeszcze nie zapłacił. Ale ja nie rozumiem pytania. Ja mniej więcej godzinę temu powiedziałem, że to, o czym my mówimy, nie wiem, no ty byłeś, bo tam stałeś. To, no ja rozumiem, Roberta nie było, no to ja rozumiem, nie? Basi nie było, no ale ty tam stałeś. Powiedziałem to i powiedziałem specjalnie wolno. Nie ma nic wspólnego z nieróbstwem, lenistwem, brakiem organizacji życiowej i tak dalej. Przecież to powiedziałem. Tu chodzi o to, jaką... Ale... Nie, tu chodzi o to... Tu chodzi o to, żeby zrozumieć, gdzie leży problem wielu ludzi. Człowiek jest osobą aktywną. I człowiek jest w życiu skonstruowany tak, aby działał. Tak? Jak organizm człowieka. No, jak mówię najprościej, jak to jest możliwe. Tylko jest pytanie. Od jakiego momentu, inaczej, na czym ten człowiek, jaką on ma platformę swoich działań? Bo teraz tak. Jeżeli ty funkcjonujesz w łasce, tak? Wiesz o tym, że Bóg przygotował dla ciebie absolutne zaopatrzenie, kompletne, stuprocentowe. Zgadza się? No tak, dlatego też podejmuję takie działania, które wierzę, że my doprowadzimy jeszcze do jakichś tam celów. Jakbym nie wierzył w to zaopatrzenie i tak dalej, no to bym też nie wchodził w te rzeczy, bo wierzę, że nie ma z czym porównać. Dziękuję. Jeżeli człowiek wierzy w to, że zanim przyszedł tu na ziemię, Bóg przygotował dla niego kompletne zaopatrzenie. Kompletne zaopatrzenie. Co można to? Nie można tego obejść. Znaczy możesz to obejść? Znaczy możesz to obejść? Ale co możesz obejść? Możesz obejść... Ale nie mówimy o złych krokach, tylko mówimy, czy człowiek w to wierzy. Wiara, poczekajcie. Wiara to pewność, że Bóg przygotował dla ciebie, zanim pojawiłaś się na ziemi, kompletne zaopatrzenie. Jak to, co to znaczy? Zanim się tu pojawiłaś na ziemi, pojawiło się najpierw zaopatrzenie dla Basi Rosłaniec. Kompletne. On powinien tym bardziej, bo tam jest od początku. Ale to... Ja też wierzę w kompletne zaopatrzenie. Bo jakbym nie wierzył, to nie podejmował takich działań, potrzebuję tego zaopatrzenia. I teraz tak, dobrze. Wierzysz w taką rzecz, tak? No to czemu dylematy powstają? To skąd dylemat powstał? Dylemat powstał właśnie co do łaski. Co do łaski na przykład Właśnie, bo teraz tak. Wierząc o to wszystko, wstaje rano. Ale godzinę temu powiedziałem, chwileczkę, przecież godzinę temu, bo byłeś tam, powiedziałem, że te rzeczy nie mają nic wspólnego, czyli łaska nie ma nic wspólnego z bezpośrednim lenistwem, nieróbstwem i niedziałaniem. Czy to jest, czy to nie jest kompletne? Nie wiem, nie ma jasne i jest
ale nie, tam nie ma granic. Ty buduj, jako chrześcijanin, jako narodzony z Bożego Ducha człowiek, budujesz fundament na łasce. Ty to budujesz. Ty jesteś pewien, od rana do nocy, pewien, że jest dla ciebie, powiedzmy o pieniądzach, no bo o tym chyba to najlepiej idzie tutaj, że jesteś kompletnie zaopatrzony. W 100%. Co to powoduje? Schodzi z ciebie absolutne ciśnienie, presja, jakakolwiek forma frustracji. Jesteś w ogóle wolny od tego. I teraz na tym gruncie wolności. Wstajesz rano, jesteś wolny. Jaki jestem? Zaopatrzony kompletnie. Kielich mój przelewa się. Dlaczego? Bo tak zrobił Bóg. Nie mam żadnych wątpliwości, bo wiara jest pewnością. I teraz... No ale chwileczkę, jeszcze do działa nie doszliśmy. Jeszcze nie doszliśmy. Pytanie, czy wierzysz w to, Mirek? No to czemu pytasz o taką rzecz, czy możemy coś popsuć? Jeśli jest... posłuchajcie. No bo... to jest program, jeszcze raz mówię, wmontowany diabelski program w Kościół. W ludzi w ogóle, nie? Od początku. Łaska jest jednym z najbardziej trudnych elementów do przyswojenia przez umysły ludzi. Jeszcze raz, wstajesz rano i jesteś pewny, że jesteś zaopatrzony. Pewny. Co to jest pewny? Idziesz na kawę. Jesteś pewny. Nie ma w tobie lęku, że finansowo nie sprzęgniesz w życiu. Nie ma w tobie tego. Czemu w tobie tego nie ma? Bo jesteś pewny. Ale jeszcze nie ma potem. Poczekajmy na razie. Na razie jesteśmy na miejscu i czy jesteśmy tego pewni? Pewni? Wbite, wyryte. Pewny jesteś? To teraz, jak się zawali dom twój, szlak trafi, biuro, komputer, wyszedłeś cało w gruzach. Rozumiesz? Co się stało w twojej psychice teraz? Jeśli jesteś pewny. Nie czekasz. Jesteś pewny, że je masz. Co się stało? Nic się nie stało. Człowiek funkcjonujący w łasce stanie na gruzach, bo nic się nie stało. Co nie oznacza, że on nie będzie działał. Wykorzysta swoje talenty, które ma od Boga. Umiejętności, kontakty. Wszystko wykorzysta. Na jakiej podstawie stojąc? Że ma wszystko, co jest jemu potrzebne do życia, tak, że jego kielich przelewa się. Człowiek, który zaś ma problem z łaską, stanie na tych gruzach, czy tam nawet nie na gruzach, bo to nieważne, no nie, to był przykład do tamtego modelu, stanie i będzie myślał tak, czy dam radę, czy sobie poradzę, czy mi się uda, czy nie popełnię błędów. Taka jest różnica między tymi dwoma rodzajami chrześcijan. Rozumiesz to? I teraz będziemy albo w jednej grupie, albo w drugiej. Załatwiaj sobie sprawy. I teraz tutaj dochodzą kolejne elementy, bo teraz przykład w ogóle Osborna, tak? Co robi człowiek, który żyje w łasce? Przede wszystkim ma rozbudowane życie modlitewne i słucha tego, co mówi Bóg. I jak Bóg powiedział, jedź do Indii, to jedzie do Indii. Jak Bóg powie, weź kredyt, rozumiesz o co chodzi, obrotowy, $1,000,000, tak? To ty pójdziesz i weźmiesz kredyt obrotowy $1,000,000. Bo tak ci powiedział Bóg. Rozumiesz o co chodzi? To są bardzo ważne rzeczy. Różnica jest gdzie? Różnica jest w podstawie, która albo jest u chrześcijanina, albo jej nie ma. I u masy chrześcijan nie ma tej podstawy. Kiedy nie ma, to na przykład zaczynają powstawać w ogóle pytania. I teraz wracamy do pytań. Na przykład Mirek, nie? A jak nie damy rady? A jak się pomylimy, Mirek?
Oczywiście. Postawmy sprawę jasno. Postawmy sprawę jasno. Raz na zawsze. I teraz pytanie, czy jak postawimy tę sprawę jasno, to czy rozwieją się wątpliwości twoje? Oczywiście, nie chodząc w prawdzie, możemy zbłądzić. Kropka. Czy to rozwiało wątpliwości? Nie. Czyli jest problem z łaską. Basiu, posłuchaj. Posłuchajcie. Posłuchaj, Basiu, i posłuchajcie, proszę, wy wszyscy. Jeśli jesteś ugruntowany w łasce, w twoim umyśle przestają powstawać, przestają jakiekolwiek czarne strefy. Zobaczymy inaczej. Inaczej to zróbmy. Ilu z was jest w stanie powiedzieć, że się nie martwi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ja dziewiąty. Dlaczego ja się nie martwię? O tym zaczniemy dalej. Bo ja takich pytań mogę zadać, ja takich pytań mogę pozadawać więcej. Nie martwię się. Czemu ja się nie martwię? Bo jest zasobność dla mnie pod każdym względem przygotowana przez Boga przed założeniem świata. A nie mówimy o moich celach. Ale ja, no, to chcesz moje cele poznać? Przyprowadzić do Jezusa maksymalną ilość ludzi, maksymalną ilość kościołów zbudować, wyprowadzić z kanału maksymalną ilość ludzi i tak dalej, i tak dalej. Dobre cele? A ile ty przeprowadziłeś wczoraj? Ale ja... Nie, bo ja mam od tego ludzi. Tak. Ale... W ogóle nie wpływa. Ale to... Ja... Proszę. Czekaj. Uzyskałem odpowiedź, bo ja nie wiem, czy wy to zarejestrowaliście, ale ja uzyskałem odpowiedź na dużą część swojego pytania, bo mi nie chodziło o to. Bacznie i uważnie słucham, co Artur głosi i tak dalej, ponieważ nie przyszedłem się dołączyć do kościółka, dobra, do klubu, słuchaj. Tylko przyszedłem głodny praktyki. Tak,
wszyscy powiedzą, amen, super, fajnie, ale gdzieś jest jednak, jakbyśmy byli ten super samochód, super wyposażony, zatankowany, przepalamy paliwo, a nie jedzie. To ja nie wiem, czy sprzęgła tam nie ma w tej skrzyni biegu, czy co się stało. Bo tak, auto super, paliwa nie ma, stan licznika się nie zmieni. Zobaczcie, więc łatwo jest robić hehe, śmiechy i tak dalej. Ja nie wiem, po co wy tutaj przyszliście, bo ja przyszedłem z konkretnym celem. I tak dostaję też emocjonalnie jeszcze się, że tak powiem, puszczam na was na przykład. Mówię to, co, jakie mam reakcje. Odpuszczam panu, wybaczam. Bo okej, okay, mam bardzo duży system wyparcia, więc po mnie, że tak powiem, spływa. Bo wiem to, co przyszedłem. Bo potem na przykład, prowadząc... Szykując obiad na przykład, spotkawszy się z braćmi czy siostrami, komunikujemy ze sobą, no i słyszę w stronę tego Boga, kurde, to co on w końcu? To gdzie jest? Na wyciszenie powiem ci, że ja się śmieję, ale mi też to rejebanie. No właśnie. A więc zadaję pytanie teraz, póki jest na to przestrzeń, ponieważ jest, sam pastor powiedział, czas warsztatowy tego tak. Nauczania i do momentu, kiedy nie rozwiążemy, a tak. Że jeszcze nie jest rozwiązane, mamy temat kurczę. Tak. Ale dlaczego ja tak nie mówię, że wszystko będzie dobrze i wszystko jest z nieba? No przecież ja takich słów w ogóle nie używam. No ani razu takich słów tu nie użyłem. Ale ja... Ale gdzie jest sprzeczność? Właśnie zostało wyjaśnione, dlatego mówię, że ja swoją część uzyskałem. Ale to super. Bo czyli to nie jest tak, że łaska i to my teraz tutaj przeczekamy teraz, nie, to pytam o objawienia, jak to on ma wiemy. Ale proszę... Ale ja nie wiem, jak Basiunia, ty to rozumiesz. Łaska. Ale ja was, ale przepraszam, przyjaciele, ale my mówimy troszeczkę, nie wiem, czy, znaczy mam nadzieję, że większość z was rozumie, że my mówimy o podłożu naszego życia. Jeszcze raz. Z łaski. Jesteś zbawiony. Z czego? Z łaski. Tam nie ma nic więcej. Czyli z niezasłużonej Bożej przychylności. Nie w tobie, w nim. Nie, nigdy tego nie nauczałem. Nie, ja nie mówię o Bożej zdolności w tobie. Ja mówię o niezasłużonej Bożej przychylności dla ciebie. Tylko o tym mówię. I to jest coś, co się zaczęło w momencie twojego nowego narodzenia,
trwa i skończy się wtedy, kiedy Jezus Chrystus będzie poddany Ojcu. Łaska jest fundamentem chrześcijaństwa. Wszelka forma zasługiwania, zapracowywania na cokolwiek, usiłowania robienia czegokolwiek jest przeciwna łasce. Dopiero wtedy, kiedy człowiek ułoży to w sobie, dopiero wtedy, podkreślam, stwarza się platforma, aby móc uwalniać Bożą moc do realnego działania w życiu. Nazwijmy te rzeczy tak. Działanie bez Boga i działanie, kiedy korzystamy z niezasłużonej przychylności Boga i zaczynamy działać. Dwa działania. Jedno załóżmy dużymi literami, piszemy drugie małymi literami, żeby było nam wszystkim łatwiej. Poddanie się Bogu w łasce nie niweluje działań w naszym życiu. Jednak obserwując Kościół od wielu lat i przyglądając się na wierzących ludzi, widzę i wiem, łącznie z naszym Kościołem i zespołem, że masa ludzi nie funkcjonuje w łasce. Oni ją liznęli. Dlatego powstają frustracje. Ktoś, jeśli z was, posłuchajcie, jeśli ktoś z was, narodzonych z Bożego Ducha ludzi, uległ frustracji jakiejś, że coś mu nie wyszło, to znaczy, że w jego życiu nie jest prawidłowo ułożona łaska. Takie proste rzeczy. Rozumiesz? Ja jestem człowiekiem, przecież mnie znacie, który jako pierwszy zachęca do tego, żeby działać, uwalniać talenty. Mówię, że talenty są od Boga. Umiejętności, które otrzymaliśmy od urodzenia, które mamy, to są wszystko rzeczy od Boga. Uczę, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, żeby swoje życie kłaść, ale kiedy? Wtedy, kiedy jesteśmy wolni od jakiejkolwiek formy zapracowywania, zasługiwania. Zobaczcie, my mówimy o fundamentalnej rzeczy. Jest ona tak zaplątana przez diabła, ale jest to pierwsza podstawowa, można powiedzieć, rzecz. Taka pierwsza podstawowa. Rozumiecie? Z łaski przez wiarę, życie chrześcijanina, z łaski przez wiarę. Głosimy to na ulicach. Z łaski przez wiarę. Przecież my to głosimy. Jezus umarł za wasze grzechy. Jezus Chrystus wstał z martwych dla waszego zbawienia. On dla was ma moc, abyście żyli zwycięskim życiem. Przecież my to głosimy. Pytanie, jak tym żyjemy na co dzień? Bo ja tym żyję. Dawałem dziś świadectwo, daję świadectwo od 18:30 tutaj. Dzięki temu przestałem się martwić, spinać, frustrować. Jeśli upadam, to mnie to nie interesuje. Rozumiecie? Nie rozważam swoich grzechów. Nie rozważam w ogóle różnego rodzaju w ogóle wykręceń, które pojawiły mi się w życiu. Nie boję się. Jestem luźny i wolny. Dopiero wtedy mogę konstruktywnie myśleć i wtedy życie mogę położyć moje. Wtedy mogę planować, układać. Wtedy. Wtedy się też dopiero chce. Wtedy dopiero jest pragnienie. Ja tutaj mówiłem wcześniej, dla tych, którzy nie słyszeli, dla mnie szerzenie Królestwa Bożego to hobby. Ja to lubię. To są bardzo fundamentalne i ważne rzeczy. Hmm.
Był. Tak. A dlaczego w ciemno? Ale to, a co? Ale co ma z tym wspólnego łaska? Rozpoznajemy, czy się nie mylimy. Co robimy? Szukamy objawienia. Kropki nad i. To robimy. Czyli realizujemy życie modlitewne. Szukamy. To, że jest łaska, ona nie wyklucza kolejnych rzeczy, które są na niej zbudowane. Jeżeli się modlisz, pewne rzeczy otrzymujesz w jedną sekundę, ale inne przyjdą po tygodniu, a jeszcze inne objawienia dotrą do ciebie po miesiącu. Ważne jest, czy nie wycofasz się z tego miejsca. Ale Robert, ja nie wiem, co do ciebie, gdzie przyjdzie. To nie są, ja na takie pytania nie odpowiem ci. Ja wiem jedno, że jeżeli funkcjonujesz w łasce, to jeśli masz sprawę sądową, to będziesz luźny. To na pewno. No wiesz, o co mi chodzi? Ja nie wiem, jak ze sprawą sądową. Rozumiesz, to jest jakiś, jakiś element życia. Skąd on się wziął, czego jest skutkiem, jak. Jakby tego nie możemy tu rozłożyć, bo nie możemy w żaden sposób. Co jest ważne? Ważne, że jeśli ci się to przydarzyło, jest taka sytuacja w twoim życiu, a jesteś człowiekiem żyjącym w łasce, przeżywającym łaskę, to ta sprawa, ona w żadnym wypadku nie będzie w stanie wykoleić cię i wybić cię z miejsca, że i tak Bóg ma dla mnie kompletne zaopatrzenie w życiu, i tak osiągnę sukces w moim życiu, i tak będę szczęśliwy na maksa w moim życiu. Oczywiście. Ale to jest zupełnie inny temat. Oczywiście, tak jak z grzechem. Idziesz przez życie, upadłeś. Dlaczego upadłeś? Ktoś powie, przecież żyjesz w łasce, dlaczego nie upadłeś? No, ale dlaczego miałbyś nie upaść? Żeby nie upaść, musiałbyś przestać żyć tu na ziemi. I teraz tak, ponieważ żyjąc tu na ziemi, potencjalnie posiadając ułomne elementy twojej psychiki i twojego ciała, prawda? Upadłeś, zgrzeszyłeś. I teraz tak, chodząc w łasce, co zrobisz, kiedy zgrzeszyłeś? Nic nie, bo jesteś luźny. Tak. Ale dlaczego? Ale ja nie wiem, Basiunia, w czym ludzie chodzą. Ale ja cię przepraszam. Basiunia, ja przepraszam cię. Ja nie mogę odrzucić fundamentalnych rzeczy na rzecz ludzkich zaburzeń. Sorry. Ten człowiek, który rzuci kable, to ma zaburzenie emocjonalne. Ale ja go muszę poinformować, że on musi żyć z łaski. I ja tego człowieka nie wsadzę w system prawa. Ale to jest kwestia charakteru, a nie fundamentu. No. Ale Basia, to są... Basiunia, to są twoje sprawy, ja to wszystko rozumiem. Tylko to nie ma nic wspólnego z fundamentem. Taki jest fundament, taki jest Bóg. A mi nie. A mi jak coś nie wychodzi, to mnie to nie obchodzi. Ale to jest twoja prywatna... Poczekaj. Oczywiście. Oczywiście, że szukam przyczyny.
Ponieważ jestem człowiekiem prawdy. Ale Basia, to ty masz takie uczucie. Ale tak jest. Ale tak jest. Posłuchaj, co my poradzimy na to, że tak powiedział Bóg? Z Bogiem, posłuchajcie, błagam was, pójdziemy jeszcze w głębszy fundament. Z Bogiem możemy się tylko zgodzić. Nie wolno nam z Nim dyskutować, bo to jest absolut. Absolut. Ale to jest dywagacja. To jest dywagacja. Niech. Często bywa tak, że mamy pewność i przekonanie wewnętrzne. Ja już nie mówię o tym, że ktoś religijnie zaprawia to, że Bóg powiedział, czy że Duch Święty go tak prowadzi, bo wiesz, bo dobra, jest wewnętrzne przekonanie, wchodzę w temat, tak? Widzę, wiesz, trzy lata sprzedam, wiesz, ten rynek, no dobra, angażuję się. Ja mam postawę taką, dobrze, jeżeli coś podchodzi tak, jakby nie zamartwiam się. I ten. No, no dobrze, no i. Nie, 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 posłuchajcie. Tu chodzi o to, że to są zgrzyty na poziomie fundamentów. Pamiętajcie o tym. Ja to wiem, że tak jest. To nie znaczy, że to jest dramat. Nie. Tylko trzeba do tego. To, co powiedział Mateusz, bo to jest ważne, co on powiedział. To są rzeczy, do których my musimy się głęboko ustosunkować. I ja wam daję świadectwo tego, że głębokie ustosunkowanie się do tych rzeczy przynosi wymierne efekty. Bo, przykład, ty powiedziałaś, że coś ci się nie udaje i ci wywala korki. Mi nie wywala. Czemu mi nie wywala korków? Dlatego, że to nie jest moja rzecz, że mi się nie udało. Nie czuję się odpowiedzialny ani winny za to. Zrzucam to z siebie. Czy nie szukam rozwiązania? Szukam. Ale co robię najpierw? Uniewinniam się. Natychmiast. Bo żyję z łaski. Zawsze są konsekwencje różnych rzeczy tu na ziemi. Ale Robert, ja nie umiem odpowiedzieć ci na to pytanie, ponieważ ja nie mam takich doświadczeń. Ja, przecież wiara jest pewnością. Tylko ją trzeba zbudować. Wiara w oparciu o słyszenie Boga. Wiara, nie ma innego źródła wiary. Dobrze, więc wypracowujesz komorę, wypracowujesz od początku sam. Tam się rodzi wiara. A ja nie mówię milion ludzi. Ale załóżmy, że to jest ten cel. I dzisiaj
Ale ja nie, Basiu, przepraszam. Właśnie nie rozumiem. Wyjaśnię ci dlaczego. Mój mózg nie funkcjonuje w systemie dywagacji. Tam siedzi moja żona. Mieliśmy masę takich rozmów. Ja nigdy z nikim nie rozmawiam o tym, co byś zrobił na moim miejscu, gdyby to się wydarzyło. Ja tak nie myślę. Wiesz... Ale my nie mówimy dzisiaj o realizacji celów, nawet o wierzeń. Basiu. Ale kto tak powiedział? Kto tak może powiedzieć? Nikt tak nie może powiedzieć. Ale co zmierzyć? Ale ty nie Ale przepraszam. Ty masz w to uwierzyć, przepraszam, poczekaj, ty masz w to uwierzyć i tak żyć. Ale to, no... No, trzeba uznać, że wszyscy kłamali i Bóg jest kłamcą. Bardzo proste. Nie udało mnie, no odpowiadam sarkazmem na rzecz, dokładnie, na rzecz, która jest podważaniem fundamentalnych prawd. Ja nie wiem, co się dzieje w czyimś życiu. Ja nie mam świadectwa czyjegoś życia. Ja mam świadectwo swojego życia. Ale nie, bo ja się nie opieram na doświadczeniach. Ja się opieram na tym, co mówi Bóg. Jedna rzecz. Jak Robert mówił właśnie o tych rzeczach, startuje coś tam i tak dalej, i sam wtedy powiedziała, jakby do niego, nie tak to publikiem, że starość się zasługuje. Ale on robi rzeczy, na przykład, zakładam, że robi je zgodnie z nauczaniem, z procedurą, z garą, tam komora jest, wszystko jest. No to... Ale ja nie wiem, dlaczego Iza to powiedziała. Ja nie mam pojęcia. Ale to musisz Izy zapytać, dlaczego Iza tak powiedziała. Bo Iza to powiedziała do Roberta. Rozumiesz, o co chodzi? Ja nie wiem, dlaczego. O co... Dobrze. Odwrotnie. Nie, posłuchajcie, bo my musimy jedną rzecz jakby ustalić. Jakby ja w ogóle w cyklu tych rzeczy, o których tu mówimy, ja zacząłem od tego, że Bóg jest absolutem. Dla mnie jest. Dla mnie jest. I teraz co to powoduje? Ja nie dyskutuję z tym, co on twierdzi. O co chodzi? A ja nie wiem, Robert. Uwierz mi, że ja ciebie kocham, ja bym ci serce oddał, żebym ja mógł, ja gdybym był w swoim starym życiu, no nie? Ja ostatnio nawet śniło mi się, no nie? Znaczy śniło mi się, jak sobie tak, myślę, nie wiem, chyba mi się śniło, że ten gość, co stuknął, no nie, to ja miałem chęć go wywieźć. Ja normalnie w świecie, ty jakbyś był moim przyjacielem w świecie, byśmy się znali, no nie, ja bym mu pojechał, zastrzelił psa, rozumiesz, zabrał go, ja bym go załatwił. No, no, dobra, ja teraz, ja bym ci pomógł, Robert. Rozumiesz? Ja bym go w ogóle zawinął, w ogóle człowieku. On by te pieniądze w zębach przyniósł i 50% więcej. To nie chodzi o to. Tylko na czym rzecz polega? Ja nie wiem. Natomiast o co tu chodzi? Ja wam składam świadectwo ze swojego życia, że jeżeli ja coś biorę, ja w ogóle o tym nigdy, słuchajcie, nigdy, przenigdy nie dyskutuję. U mnie, żeby
urwało mnie nogi, ręce, ja bym nigdy w sercu swoim nie zaprzeczył fundamentalnym prawdom Boga. Ja bym go... Ludzie, ja przez 21 lat nigdy nie zapytałem Boga, dlaczego mi coś nie wyszło. Na zasadach pretensji. Ja mogłem w modlitwie przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, coś... I to było co? Coś spieprzyłem. Pokaż mi co. O, to takie coś mogłem powiedzieć. Nie zapytałem, czemu to mi nie wyszło, czemu to mi nie wychodzi, dlaczego. Tak najprościej powiedzieć, bo to, nie, to jest chyba nieodpowiednie nawet. Co? Nie śmiałem. Nie śmiałem. Nie, nie do swoich uczynków. Ja nie wróciłem do swoich uczynków. Ja nie wróciłem. To tak, tylko to nie są uczynki. To nie są uczynki. To są elementy realizacji Bożych prawd zgodnie, co On powiedział. On powiedział, módl się, to się modlę. Słuchaj mnie, to go słucham. We mnie natomiast nie istnieje żadna procedura działania, które miałoby przynieść mi jakikolwiek efekt. Czemu? Bo ja wierzę, że efekt mam. Ja żyję w przekonaniu, że wszystko mam i że idąc przez życie, bez względu na to, jakie trudności się pojawią, i tak osiągnę sukces. Jestem tego pewien, więc nie dyskutuję z Bogiem o przeszkodach, które się pojawiają. Ja nie prowadzę z Nim dysput. Znaczy, okej, chodzi o co? Kiedy żyjesz z łaski, jesteś przekonany, że niczego nie dokładasz do dzieła Bożego, które jest w twoim życiu kompletnie wykonane. Nie dokładasz, nie próbujesz nawet tego robić. Po czym to poznajesz? Poznajesz to po tym, że nie frustrujesz się, nie martwisz się. Rozumiesz? Po tym to poznajesz. Kiedy się frustrujesz, kiedy się martwisz, znaczy, że się starasz. Znaczy, że gdzieś wajcha została przesunięta. Zaczyna cię to męczyć. Ja nie twierdzę, że nie będzie trudnych rzeczy. Jest napisane, choćby wierzący 7 razy upadł. Czyli co, może wierzący upaść? Może. 7, czyli pełnia, czyli wiele razy, masę razy upadł, tak? Ja go podniosę. Ja go podniosę. Życie z łaski to życie w koncepcji ostatecznego sukcesu. I to nie mówimy o ostatecznym sukcesie, że pójdziemy do nieba, tylko o ostatecznym sukcesie w każdej dziedzinie. Finansowym, rodzinnym, macierzyńskim, relacyjnym, w służbie, we wszystkim. We wszystkim. Ja muszę to osiągnąć. Czemu? Bo już zostało to dla mnie wykonane. To się wykonało. Jezus Chrystus pokonał wszystkie twoje problemy finansowe, wszystkie twoje problemy z sądami, wszystkie problemy z ludźmi, którzy są w ogóle szubrawcami w twoim życiu. Pokonał je. On ich pokonał. Jeśli wstaniesz z rano z tą myślą, to zupełnie w innej mocy ruszysz w to środowisko. I ja nie wiem, co się będzie działo wtedy. Wtedy może się okazać, że otworzą się w tobie takie pokłady mocy, mądrości, siły, umiejętności, o których dziś nie wiesz. Czemu możesz o nich nie wiedzieć? Bo one są zamknięte. Bo pozwoliłeś sobie na to, żeby pomyśleć sobie, to ja jestem za to odpowiedzialny. To ja muszę to zrobić. Jak ja tego nie zrobię, to się to zawali. A ja mówię do Boga inaczej. Ja, Panie Boże, tak, wierzę w to, że Ty to zrobiłeś kompletnie i doskonale. I teraz jestem kanałem Twojego przepływu. Co będę robił? Będę otwarty. Będę gotowy. Rozumiecie? Masa ludzi nie pojmuje tego.
wielu ludzi, tak jak tutaj Mateusz mówił, im się te rzeczy mieszają. I posłuchajcie, gdzie diabeł założył pęta na Kościół? Między innymi na poziomie tego pomieszania. Bo jest rzeczywiście tak, jak Basia powiedziała, że istnieje gro ludzi pod tytułem w ogóle chodzę w łasce. Oni nie chodzą w żadnej łasce. To są leniuchy, nieroby, ludzi, którzy nie mają wyrobionego charakteru, lebiegi. To nie ludzie łaski. Oni ukradli słowo. Oni ukradli koncepcję. To nie są żadni ludzie łaski. Dzisiaj się wszystko nazywa, jak się chce. Rozumiesz? Ktoś wstaje rano, rozumiesz, on ma w ogóle objawienie, że on nie wiadomo, kim jest. I on w ogóle robi, co chce, nazywa się, jak się chce, to jest jego... Wiecie, dzisiaj każdy może zrobić, co chce. Taki mamy czas. Każdy może być swoim prywatnym papieżem. I ma do tego pełne prawo. Po czym poznajemy człowieka? Po tym, jakie daje świadectwo. Ale żeby człowiek mógł funkcjonować w realnej mocy, musi mieć fundament łaski. Musi wstać rano, przeciągnąć się, mieć głowę wolną, powiedzieć: Jezus, dziękuję Ci, że przeżyłeś ten dzień za mnie. Za mnie poszedłeś do sądu, Jezus. 2000 lat temu. Za mnie zrobiłeś to. Jestem tego pewny. I teraz co robisz? Czy nie idziesz do sądu? Idziesz. Ale jaki idziesz? Taki idziesz. Rozumiesz? Idziesz luźny. Rozumiesz? I teraz co? Dlatego, że idziesz luźny, jest możliwość otworzenia w ogóle bram mocy. Bóg potrzebuje ludzi, przez których może być przepływ. On nie potrzebuje roboli. On nie potrzebuje pracowników. Ludzie, jak on by potrzebował pracowników, rozumiecie? No to byśmy mieli poważne problemy, bo nikt by nie sprostał temu. On potrzebuje kanały otwarte. Otwórz moje usta, a napełnię cię. Wstajesz rano, przeciągasz się i mówi: jestem biorcą. Nie będę dzisiaj, Panie Boże, kim innym. Nie zamierzam, Panie Boże, starać się o nic. Nie zamierzam podobać się Tobie ani innym ludziom. Nie zamierzam, Panie Boże, usiłować rozwiązać problemów, których nie wiem, jak rozwiązać. Nie będę, Boże, też udawał, że wiem, dlaczego nie udały mi się te rzeczy. Dzisiaj, Panie Boże, nie wiem, dlaczego trafiła sprawa do sądu i do tej pory nie można się z niej wykaraskać. Nie wiem, ale wiem jedno, Panie Boże. Ty wygrałeś tą sprawę. Ty, Jezu, Ty przeszedłeś to wszystko. I co się dzieje? Ty idziesz do sądu, ale Twoje oczy są daleko poza sądem. Gdzie są Twoje oczy? W miejscu zaopatrzenia do Twojego życia, które jest pewne. Cokolwiek by tu się wydarzyło w tym sądzie, i tak masz zaopatrzenie. I tak masz zaopatrzenie. Więc cokolwiek się wydarzy w sądzie, Ty wychodzisz uśmiechnięty. Czy padłeś, czy coś Ci wyszło, czy Ci nie wyszło, czy zgrzeszyłeś, czy nie zgrzeszyłeś. Rozumiesz, o co chodzi? Czemu? Bo zaopatrzenie jest dla Ciebie. Bo to jest niezasłużona przychylność. I tacy ludzie są silni. I tacy ludzie zwyciężają. I tacy ludzie mogą położyć 10 tysięcy przy sobie, 100 tysięcy przy sobie. Tacy ludzie. Ja byłem człowiekiem, który funkcjonował pod prawem. Ja się martwiłem w życiu. Ja przeżywałem dylematy. Ja w ogóle leżałem plackiem przed Bogiem, kiedy jakieś rzeczy mi nie wychodziły w ogóle i pokutowałem z tego, a później mówię: Boże, no jak żyć? Co z tego, że to robię, jak i tak nie widzę rozwiązań? Ale kiedy dogłębnie zacząłem przeżywać łaskę, to zobaczyłem zaraz. To Jezus pokonał ten grzech i Jezus ma rozwiązania. Muszę żyć w wierze w Niego. Ludzie, żyłem lata w wierze w siebie. Nie w tej dobrej wierze. Nie na poziomie takim, że stoję już na łasce i wierzę w swoje talenty, w swoje umiejętności, w zjednoczenie z Bogiem. Nie takiej wierze w siebie. Ale że się muszę wystarać. Że się muszę... Ludzie, jak ja nie czytałem dziennie godziny Biblii, to ja miałem wyrzuty sumienia.
bo ja uważałem, że jakieś objawienie do mnie dotarło. Rozumiesz? Ja sfrustrowany byłem. Mi potem coś nie wychodziło, a diabeł do mnie przychodził, wiesz, dlaczego ci to nie wychodzi? Bo ty się za mało modlisz. Ty się za mało modlisz. Rozumiesz, o co chodzi? Ale kiedyś, jak on do mnie przyszedł, mówi, jak ja już zacząłem głęboko przeżywać łaski, powiedział, za mało się modlisz, ja mówię, nie będę się wcale modlił, teraz zobaczysz. Teraz zobaczysz. Teraz zobaczysz, co zrobię. Rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, on się... I po co, o co chodzi? On się zderzył z czymś. Ja nigdy nie miałem momentu, żeby się nie modlić. Ale ja powiedziałem diabłu nie. Czemu? Bo jestem kompletny. Bo jest pełne zaopatrzenie dla mnie. Wiecie, my musimy zrozumieć najpierw, jaki mamy fundament. My musimy zobaczyć, jaki jest grunt. To musi być głęboko wkopane. My musimy wstawać rano i być wolnymi ludźmi. Wolnymi od samych siebie nawet. Nie mówiąc, że wolnymi od swoich firm, swoich działalności, swoich przedsięwzięć. Wolnymi ludźmi. Co nie oznacza, że będziemy leniuchami, ludźmi, którzy są niefrasobliwi, ludźmi, którzy są obojętni. Nieprawda. Nigdy nie byłem tak skoncentrowany na szerzeniu królestwa, pomaganiu ludziom, jak dziś. Nigdy nie kładłem swojego życia tak, jak kładę dziś. Nigdy nie zrobiłem takich rzeczy w życiu, jak robię je dziś. Nigdy. Dzisiaj robię rzeczy bez drgnięcia w środku. 10 lat temu, gdybym podejmował dziś decyzje, które dzisiaj podejmuję, to by się wszystko we mnie trzęsło. Jakie to ryzykowne, jakie to rzeczy mogą się wydarzyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie. Ja się po prostu chodzę sobie. Czemu? Bo żyję z łaski. Jesteśmy chrześcijanami. Nie pomylmy się. Kupa Kościoła się pomyliła. Chcecie być jeszcze silniejsi, skuteczniejsi? Chcecie więcej uwalniać mocy? Więcej zarabiać pieniędzy? Więcej prowadzić ludzi do Jezusa? To musicie być ugruntowani w łasce. Musicie wiedzieć, że jeśli nic nie robię, to dostaję. A jeśli robię, to zapracowuję, lecz nie dostaję. Rozumiesz? Jeśli nic nie robię. Ja od rana w swoim sercu nic nie robię. Nic nie robię. Ktoś powie, jaki masz plan z rana? Żaden. Żaden. Ja powiedziałem, ja na 7. miejscu dopiero naliczyłem w ogóle, że interesuje mnie szerzenie Królestwa Bożego. Przede wszystkim najbardziej spać, po drugie seks, po trzecie jedzenie i tak dalej. Rozumiesz? Na 7. miejscu szerzenie Królestwa Bożego lubię. Dlaczego? Ponieważ ja nic nie robię, więc dostaję. Jak to się przekłada? Co ja dostaję? Czy dostaję w ten sposób, że leżę do góry kołami, tu mnie coś spadło, tam mnie coś spadło? Nie. Ja dostaję w ten sposób, że otwierają się we mnie bramy mocy, bramy mądrości, bramy siły. Tak się dostaje od Boga. Bóg nigdy nie funkcjonuje inaczej. On nie przynosi ci kilograma schabu. Rozumiesz, o co chodzi? On nie mówi, o, masz schab. Rozumiesz? On ci przynosi klucze do rzeźni. Daje ci kluczyk do rzeźni. Otwierasz drzwi, rozumiesz? Masz akt własności. Obok wisi koncepcja rozwoju i tak dalej, rozumiesz, o co chodzi? Tak on działa. A nie, daj, Panie Boże, żyję z łaski, w ogóle to, tamto, to głupota jest. To są głupi ludzie. To głupie leniuchy, co mówią, że żyją z łaski. Zwykłe leniuchy. Nikt nie jest bardziej pracowity w Królestwie Bożym niż ludzie, którzy żyją z łaski. Dlaczego? Bo oni są wolni od zobowiązań. Wolni od zobowiązań. Dopiero kiedy zdejmą z ciebie obowiązki, kiedy zostaniesz obdarty z tego, wtedy możesz być wolny w działaniach. Jak cię cisną obowiązki, jak cię to ciśnie wszystko, rozumiesz, to ci się wszystko rozwala. O
Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który ma żonę, dzieci i ma ciśnienie. Ja mówię, co masz takie ciśnienie? Bo problemy finansowe, bo to ja mówię, ale co cię ciśnie? Bo co cię ciśnie? Mówię, uważasz, że jesteś odpowiedzialny za tą żonę i dzieci, prawda? Patrzy się na mnie, tak. Ja mówię, to cię ciśnie. Co mam zrobić? Wróć do domu. Idź na kolana. Powiedz, Panie Boże, zrzucam odpowiedzialność z siebie. Ty, Jezu, jesteś odpowiedzialny za moją żonę. Ty jesteś odpowiedzialny za moje dzieci. Jesteś odpowiedzialny za moje ojcostwo. Zwal to z siebie, zwal to z siebie. Zrzuć to z siebie, zrzuć to z siebie. Zwal ciężar. Zrzuć na Jezusa. Wywal to. Zrzuć odpowiedzialność za rodzinę. Zrzuć odpowiedzialność za królestwo. Zrzuć odpowiedzialność za Kościół. Zrzuć odpowiedzialność, a wtedy przyjdzie moc. Będziesz lepszym ojcem. Będziesz lepszym mężem. Będziesz lepszym człowiekiem, będziesz człowiekiem, który lepiej zacznie zarabiać pieniądze. Bo co? Otworzą ci się w ogóle furtki we łbie. Jak będziesz szukał pracy, rozumiesz, o co chodzi? To raptem zobaczysz to, czego nie widziałeś wcześniej. Jak zadzwonisz po tą pracę, to raptem się okaże, że jest tam ktoś przychylny tobie, a wcześniej nie było przez 2 miesiące. Czemu to się stało? Bo zrzuciłeś z siebie ciężar, zrzuciłeś odpowiedzialność. Przestałeś żyć pod prawem. Zacząłeś żyć z łaski. Czy to oznacza, że przestałeś coś robić? Nie. Ale wiesz, co się dzieje? Teraz cię chce robić. Wstajesz rano i mówisz, dzisiaj zarobię, Panie Boże. Czemu dziś zarobię? Bo mam wolną głowę. Bo idę do pracy, jakbym na karuzelę szedł w Luna Parku. Rozumiesz? Mam taki luz. Jest różnica z pójściem w ogóle do swojej firmy, jak ma się łeb załadowany problemami, sfrustrowany jesteś, dociśnięty, a jak jesteś luźniutki i idziesz do pracy. Ta sama praca, te same problemy, ci sami ludzie, te same potrzeby, ale jakże inna moc. Widzisz różne, chodzisz po tej firmie, przyglądasz się ludziom i co? Widzisz to, czego wczoraj nie widziałeś. Widzisz, o, z tym jest problem, tu trzeba poprawić, tam trzeba załatwić. Czemu ty wczoraj tego nie widziałeś? Wiesz czemu? Bo miałeś łeb zawalony czym? Tym, że musisz wyprowadzić firmę. Kto wyprowadził twoją firmę na wolność? Jezus. Kiedy? 2000 lat temu. Kiedy HLS stał się wielką firmą? 2000 lat temu. Za czyją pomocą? Jezusa Chrystusa. Nie twoją, nie twoją. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Chcecie, żeby HLS rósł? Trzeba się uwolnić od HLS-u. W czym? W sercu swoim. Specjalnie na przykładach pokazuję te rzeczy. Jako wolni. Inaczej myślicie. Nie zmienią się problemy. To nie o to chodzi. Ludzie nie rozumieją, że nasz sukces nie polega na tym, że znikną problemy. To jest myślenie życzeniowe, iluzyjne. Na tej ziemi, póki ona jest, problemy były, są i będą. I nikt nie powiedział, że będą omijać nas, chrześcijan. Rozumiesz? Nikt. Jak będzie mróz minus 20, to i narodzony z Bożego Ducha będzie miał zmarznięty tyłek i nienarodzony z Bożego Ducha będzie miał zmarznięty tyłek. Bo jest minus 20. Tylko będzie różnica w myśleniu. Rozumiecie, o co chodzi? Ten będzie gdzie indziej w swojej głowie, ten będzie gdzie indziej. I zupełnie inaczej przeżyją zimno. Zupełnie inaczej przeżyją zimno. Co to spowoduje? Że nie wniosą potem do domu, do którego przyszli, tak? Tych samych rzeczy. Ten, który przeżył w sposób zły, przyjdzie sfrustrowany, załamany, narzekający, na zasadach prawa przyciągania ściągnie demony do środka. Tamten też zmarzł, tylko wróci i się uśmieje. Rozumiesz, o co chodzi? Chcę, żebyście zrozumieli, taka jest różnica między chodzeniem w łasce, a chodzeniem pod prawem. To jest różnica. Im bardziej będziecie przeżywać łaskę, tym będziecie więcej pracować dla Królestwa Bożego.
tym będziecie bardziej się poświęcać, tym będziecie bardziej rzetelni, tym będziecie bardziej szlifować swoje charaktery, będziecie bardziej święci, silniejsi będziecie i bardziej wolni. Będzie wam też bardziej zależeć. Nie będzie myślenia, o, dzisiaj to mi się nie chce. Nie ma, że nie chce ci się. Jak ci się może czegoś, wiesz co? No nie chce ci się. Nie będzie możliwości, żeby ci się nie chciało. Tego nie będzie. Będziesz zadowolony z najdrobniejszych rzeczy. Zapytajcie mojej żony. Ja gadam o takich rzeczach, ja jestem zadowolony z takich drobnych spraw, takich malutkich spraw. Z drugiej strony w ogóle śmieję się z innych rzeczy, takich, które są, okej, coś mi nie wyszło, pokażę, no nie wyszło, ja wiem. Jezusa sprawa. Będę się modlił, zaraz się dowiem, czemu nie wyszło, poprawię, tu podkręcę, tam dokręcę. Żaden problem, na czym? Na luzie, na luzie, na luzie. Dlatego, że w łasce chodzę. Wiecie, muszą te rzeczy w nas być usankcjonowane. Nie możemy się bać. Patrzcie, ktoś na przykład się, tutaj też Mirek parę rzeczy takich dzisiaj rzucił. W ogóle tak, ale jak nam nie wyjdzie, a możemy zbłądzić. Posłuchaj, ugruntowanie w łasce pozbędzie cię nawet takich myśli. W ogóle nie będziesz myślał. Ja w ogóle nie myślę, jak mi się nie uda. Wiesz, o co chodzi. A jak mi jak nie wyjdzie, a jak się pomylę. I co z tego, że ja się pomylę? Mało razy ja się pomyliłem? Ilu z was w momencie mojej pomyłki podało mi rękę? W ogóle przyszło, pokazaliście mi coś. Nawet wielu z was nie wiedziało, że pokazaliście mi drogę prawidłową. Ja się pomyliłem, bo już przyszliście, o, to jest takie, okej. Okay. Ja się w ogóle nie boję pomyłki. Pewnie, że tak. Wiecie, to jakby, dlaczego mam się bać pomyłki? Że jestem pod łaską. Wszystkie moje pomyłki poniósł na sobie Jezus Chrystus. Nawet te pomyłki, które w ogóle wynikają z mojego dzisiejszego świadomego zaniedbania, poniósł Jezus Chrystus. Nie chcę, że być człowiekiem, który zaniedbuje coś. Ale nie wytrzymało czasem ciało, czasem nie wytrzymała psychika. Ale co? Żyję z łaski. To uczyni was silnymi. Gdzie? Ale niech ingeruje. Niech, tak, jak najbardziej. Może, no jak najbardziej. Niech ingeruje, ale co nas to interesuje? Jezus pokonał diabła. On ingeruje, a Jezus go pokonał. Amen. Jakby diabeł nie jest dla nas żadnym... Jan Chrzciciel, przepraszam, Jan Chrzciciel nie miał zielonego pojęcia o łasce i nie posiadał źródła łaski. Ale nie rozumiem. Ale to nie był chrześcijanin, to nie był narodzony z Bożego Ducha człowiek. On nie znał łaski. Co zrobił? Duch Święty nie zstąpił na nikogo na ziemię, dopóki Jezus Chrystus nie wstąpił do nieba. Tekst o tym, że był wypełniony Duchem Świętym w łonie Matki, jest tekstem identycznym jak każde dotknięcie Ducha Świętego ludzi w Starym Testamencie. Dokładnie oznacza on to, że Duch Święty wpływał w sposób bliższy na Jana Chrzciciela niż na innych ludzi. Duch Święty nie był na ziemię dany, póki Chrystus nie był uwielbiony. Na nikogo nie stępował. Na Eliasza, Elizeusza, Mojżesza, nikogo. To są doktrynalne podstawy. Dopiero kiedy Jezus umiera, wstaje z martwych i wstępuje do nieba.
Błąd nie jest związany u Jana Chrzciciela z łaską, ponieważ nie istniało w obecnym czasie pojęcie łaski, ponieważ ludzkość nie była pojednana z Bogiem. Łaska pojawia się w momencie śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Popełnił. Do tej pory. Natomiast każdy błąd tych ludzi był... Ale to, wiesz, idąc na zasadach, Basia, efektu motyla, my możemy ułożyć historię w ten sposób, że to ktoś jest temu winny. Ale co to obchodzi, na przykład, przykładowo, co to personalnie interesuje mnie, Artura Cerzońskiego? Mhm. Okej, okay, ale dobrze, no i w porządku. Okej. Okay. No dobrze, ja rozumiem. Takie jest założenie. No i cóż to dalej, z czym to dotyczy? Bo to jest teoretyczna rzecz. Jak to dotyczy personalnie mnie, ciebie? Ale taka jest łaska. Ona taka jest. Basieńka, masz czerwoną kurtkę. Co ja mam tutaj do powiedzenia? A pewnie, tylko i tak ona jest czerwona. Ale to i tak ona jest czerwona. I tak jest, Basia, i tak to jest czerwona kurtka. Łaska jest łaską, fundamentem dla nas i posłuchaj. Każdy człowiek ma prawo to spieprzyć. Czyli przyjąć to nawet, rozumiesz o co chodzi? A potem przez swoją niefrasobliwość, rozumiesz? Doprowadzić do szeregu różnych tragedii. Bo taka jest. A bardzo możliwe, tylko... Ale to jest bardzo możliwe, co mówisz. Tylko jeszcze raz mówię, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, o co chodzi z Bogiem. Boga, powiem to bardzo tak brutalnie, nie obchodzi, czy ktoś to spieprzy. Niebo ma swój plan, bo on jest dobry. On jest dobry. On dał łaskę, tak jak dał nam wolną wolę. Ale wolna wola też jest popieprzona u ludzi. Ludzie na podstawie wolnej woli wywołują wojny, dokonują gwałtów. Rozumiesz, o co chodzi? Niszczą całe w ogóle pokolenia. Mają wolną wolę. Kto im dał? Bóg im dał. Czy to jest, czy oni to spieprzają? Notorycznie masy ludzi spieprzają Boży cud, którym jest wolna wola. Masy ludzi wierzących spieprzają fakt funkcjonowania w łasce. Nie zmienia to postaci rzeczy, że to nasz fundament. I teraz moją odpowiedzialnością jako Artura Cerońskiego jest wykorzystać ten fundament do mojego życia. Choćby Iksiński będący obok, przez to, że przyjął to nauczanie i wykorzystał go bardzo źle i pociągnął za sobą masę ludzi w jakiś błąd, nie może mnie to interesować. Ja nie mogę inaczej, bo takie są fakty. Wiecie, na czym polega ortodoksja? Na tym, że mówimy jak jest. I więcej, i nie wolno nam na nikogo zakładać pętów. Ale módl się, o, nie rozumiem, módl się, przecież modlitwa to jest miłosny element komunikacji. No właśnie. Nie, nie musisz nic z Bogiem zbudować w modlitwie. Ty masz wierzyć. W łaskę się wierzy, a nie buduje w modlitwie. Modlitwa.
No ale to są fakty. No to co ja na to poradzę, że masz wszystko? Ale bo to są elementy związane z wpływaniem na duchową rzeczywistość. To są elementy. Ale my dziś nie mówimy o modlitwie i o tym, jak się... Chwileczkę. Jest samochód i ma podwozie. Takie podwozie jest. I też ma inne rzeczy. Powiedzmy tak. Łaska to podwozie. Jest tam dużo innych rzeczy. Na przykład, powiedzmy, kokpit to będzie modlitwa. Tak? To wszystko tam jest, ale musi być najpierw podwozie. Bo w ogóle nie może być samochodu bez podwozia. No są tam fotele, są tam różne sprzęty elektryczne, ale bez podwozia nie może być. Musi być podwozie. Podwozie? No można wszystko rozwalić. No podwozie, można podwozie rozwalić. Można łaskę rozwalić przez to, że się wchodzi właśnie pod prawo. Że się wchodzi w system uczynków, zasługiwania, działactwa, myślenia, że można coś do tego dołożyć. Tak się rozwala łaskę. O tym Paweł pisze. I szczerze powiem, dobre pytanie. Bo mnie osobiście bardzo lata temu, dlaczego, ja tutaj powiedziałem wcześniej, was jeszcze nie było, mnie do głębokiego rozważania łaski doprowadził list do Galacjan, gdzie on właśnie do nich mówi. Kto was zwiódł? Jak oni zostali zwiedzeni? Przyszli inni ludzie i zaproponowali im mieszankę. Powiedzieli, trzeba przestrzegać trochę prawa, bo jak nie będziecie przestrzegać prawa, to się wszystko wam rozleci. Właśnie to były te teksty. Trzeba tu troszeczkę wszystko wyrównać. Wyrównamy to prawem. Umówmy się tak, nie wolno wam tego, trzeba to i to. A poza tym żyjcie w łasce. Rozumiecie? I wjeżdża tam po paru latach Paweł, mówi... Co was zrobiliście? Tak. Ale Basiu, jeżeli zaczął to robić, to nie spowodowało zniszczenia łaski w jego życiu. To powoduje niszczenie jego życia. Ale nie łaski w jego życiu. To nie spowodowało niszczenia łaski. Kiedy zaczął, bo on właśnie dzięki łasce z tego stanu może się co podźwignąć. Ale kiedy będzie niszczył łaskę? Kiedy zamknie sobie drogę? Kiedy zacznie myśleć, że na podstawie własnych starań może z tego wyjść i już jest ugotowany. Nie. Przychylność Boga jest wzbudzona przez działanie Jezusa Chrystusa. To musimy mieć wbite w głowie jak gwóźdź. Nie ma innej funkcji. Tak, ale zasłużenie u Boga, o tym mówiłem dużo wcześniej, to się przekłada na masę różnych czynników. Bo my podświadomie każdą formę zasługiwania musimy zrozumieć, że nasza podświadomość, ona kwalifikuje jako zasługiwanie u Boga. Niestety. Taki jest człowiek, bo to jest stworzenie. Stworzenie. Ono zawsze będzie chciało, nawet jak u człowieka chcesz zasłużyć na coś. Chcesz przychylności człowieka. To rzeczywiście, głęboko, tak, ty chcesz zasłużyć na przychylność Boga. To są takie głębokie powiązania. Dlatego łaska, ona ma tak mocny korzeń. Wypróbujcie to, zobaczcie, jak to w ogóle działa. To trzeba trochę pożyć tym. To nie jest tak, wiecie, że jakąś technikę tu złapiemy. Nie, ale pożyj tym, rozważajcie to. Ja rozważałem łaskę, myślałem o niej. Ja myślałem, mówię, Boże, tak mnie kochasz, jesteś przychylny mi. Boże, Ty przygotowałeś dla mnie wszystko, jak Adamowi i Ewą przygotowałeś w ogóle Eden. Boże, ja wierzę w te rzeczy. Boże, ja wiem, ile ja mam w sobie różnych ułomności. Przecież siebie znam. Wiem, ile jest tych różnych, bo choćby przez to, że ten mózg taki w ogóle mam, jak mam. Prawda? W
W ogóle wiem to wszystko, Boże. Ty wiesz, ja wiem, diabeł wie. I dziękuję Ci za to, że bez względu na to, jaki jestem, ile mam, kurczę, mankamentów, cały czas jesteś po mojej stronie. Ja tak się modliłem, ja tak rozważałem, non-stop. Patrzyłem w światłość. Nie wiem, co się... Różne rzeczy się działy. Upadałem, przychodziłem do Boga i mówiłem, Boże, dziękuję Ci, że Ty tego w ogóle nie widzisz. Że Chrystus za to umarł. Ja cały czas siebie jakby wycierałem Chrystusem. Ja Chrystusa potraktowałem jak w ogóle wycieraczkę, jak kosz na śmieci. Potraktowałem go tak, jak syp. Tak, wiem, ale tak jest napisane. Rozumiesz? Nie chcę waszych ofiar. On powiedział, obciążyliście mnie. A oryginał mówi, lecz obciążcie mnie grzechem waszym. Tak. Dokładnie, żeby menelem się stał. Amen. Bo jest to jasno określone, bo to jest dobry ojciec. Pamiętajcie, ojciec się nigdy nie wycofuje. Nigdy. Nigdy. To nie ma takiego czegoś. To pamiętajcie, to nasi ojcowie zawiedli, nasi rodzice, jakieś te nasi opiekunowie, a to jest dobry ojciec. On nie zawiódł. To nie ma bata. To jest właśnie, dlatego ja na początku tutaj zacząłem od tego mówić, że w ogóle... Spójrzmy na początek. Najpierw zasób, potem człowiek. I to jest to, czym się martwiła Basia. Bo teraz co? Bo teraz o co chodzi? Rzeczywiście jest tak, bo teraz kiedy my złożymy do kupy te fundamentalne prawdy pod tytułem nie możesz iść do piekła. Jest dla ciebie przygotowany zasób. No to kurczę, wiecie o co chodzi? To zaczynamy, wiecie na czym tylko teraz się opierać? Na tym, czy my rzeczywiście kochamy tego Boga. Okej. Tak. Tak. Amen. Amen. I teraz w ogóle, o co widzisz, ty teraz mówisz o... Tak, dokładnie. I się przegrywało i nic się nie działo. Wiesz, o co chodzi? I nic się w ogóle nie wydało, żadnych nie było problemów. Rozumiesz? Ponieważ radość była ponad tym wszystkim. I teraz zobacz, kiedy zaczynamy żyć łaską, to wiecie, co się przed nami otwiera? Ty jak przyjechałaś, Basia, tutaj powiedziałaś ważną rzecz, co Todd White powiedział. To było istotne. I ty powiedziałeś tak, że nie patrz w ciemność, nie patrz w tę ciemną strefę, patrz w jasność. Rozumiecie? I teraz nie ma większej jasności na świecie dla nas niż łaska. Bo to jest niezasłużona przychylność Boga. Posłuchajcie, wypiszcie sobie w głowach niezasłużona. W ogóle niezasłużona, w ogóle niewypracowana. To jest jasność. Czy wygram, czy przegram, i tak wygram. Czy upadnę, czy nie upadnę, i tak jestem podniesiony. Nawet jak spieprzę, rozumiesz, o co chodzi? Nawet jeśli spieprzę, tak? I jakkolwiek, tak? To wierzę w to, że część tego zasobu mnie podniesie.
No właśnie. No. No widzisz, ty masz wizję, ty masz obraz, a ja wam powiem świadectwo. Realne świadectwo, rozumiecie? Realny przykład tego. Był człowiek z kościoła jednego i on po prostu się zachlał i wpadł w cuk i chlał już koło tygodnia czasu. Rozumiecie? I był na mieście, chował się, ale któregoś dnia po prostu, któregoś wieczoru wyszedł z knajpy i padł. I z tego samego kościoła dwoje ludzi wracało z takiej modlitwy jak dziś wieczorem. I żona mówi, ty weź się zatrzymaj. I on się zatrzymali się, a on tam leżał. Rozumiecie? Co oni zrobili? Oni go zabrali do samochodu, zawieźli go do chałupy, pościelili mu łóżko. Jeszcze córka pyta, mówi, mamo, ale bo ona znała, bo była w tym samym kościele. Mamo, tutaj, ale zobacz, tutaj brat jest taki brudny, zażygany. To... A ona do niej mówi tak, posłuchaj. Niech on ma te dobre prześcieradło, my to potem wypierzemy, niech on ma to dobrą kołdrę, niech on tu śpi. Bo jak on się rano obudzi, jak on wytrzeźwieje, to on będzie w takim stanie wewnętrznym, że niech on przynajmniej widzi, że wokół jest komfort. Rozumiesz, o co chodzi? I teraz, no tak, bo on będzie w strasznym stanie. No bo raptem się budzisz w sypialni u braci i sióstr z kościoła. Człowieku w ogóle, wiesz, zmelanżowany, zażygany, przecież zawlekli cię do domu, cię przywieźli. Rozumiesz? I rzeczywiście, słuchajcie, to był zresztą ostatni melanż tego człowieka. On już więcej nie melanżował, no nie? No, ale i, bo co go podniosło? To łaska go podniosła. To łaska go podniosła. Ojca, że jest ten fundusz powierniczy. Co by się nie działo, rozumiesz, co by się nie działo. I teraz jak ty wstajesz rano, jeszcze raz powiem, wolny, luźny, swobodny, rozumiesz, o co chodzi, wyzwolony. Ale to jest możliwe, nie wiem, Artur, to co przeżywa, bo to każdy może przeżywać inne rzeczy, inne problemy każdy może z tym mieć. Jeden może mieć na przykład, to gdzieś sobie z Matyldą w ogóle fajnie gadaliśmy, ja mówię, wiesz, najważniejsza rzecz, mówię, taka, którą się powinien zrobić każdy człowiek, który zaczyna się zbliżać do Boga, to zrozumie, że Bóg go nie ma w dupie. No. Rozumiesz, o co chodzi? O, bo to pierwsza rzecz, to zanim ty rozpoczniesz inne rzeczy, to w ogóle przyjdź i powiedz, Boże, wierzę w to, że nie masz mnie w dupie. Do tej pory każdy miał mnie w dupie. Wszyscy. Rozumiesz? Ten mnie odrzucił, matka, ojciec, brat, swat, mąż, żona, rozumiesz, pastor, wszyscy mnie odrzucili. Ty jeden nie, w ogóle, i zaczyna się jakaś przygoda, jaka miłosna przygoda, i ty się potem dowiadujesz, kurczę, ty mnie tak kochasz, że mimo wszystko. Słuchajcie, nie wiem, czy jakie tam mieliście relacje miłosne z ludźmi. To jest naprawdę, jak ktoś by ci powiedział, słuchaj, cokolwiek byś mi zrobił, i tak cię nie zostawię, nie? No to mocne jest, no. Mocne. No tak się mówi, tylko praktyka troszkę temu później przeczy, wiecie, o co chodzi. A tutaj mamy postać, która dała nam dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Dowód mamy. I to teraz co my robimy? Cały czas jedziemy na czym? Na tym dowodzie. Ja jadę na tym dowodzie. Grzechy na niego spadły, on załatwił wszystko, on wszystko ułożył itp. Co mam robić? Wierzyć. Dalej słuchać uważnie. Co robić? Posłusznie wykonywać to, co usłyszałem. Tak? No przepis na sukces. Ale od czego zaczynam? Od łaski zaczynam. Muszę być pewny, że Bóg tak bardzo mnie kocha, że wszystko dla mnie przygotował, że nigdy się mnie nie wyprze, że to, że ja teraz będę próbował się spinać, robić coś w ogóle, no nie, to niczego mi nie doda. Ale kiedy wstanę rano, przeciągnę się, dziękuję Ci, że ten biznes się udał, halleluja. Na pewno, Panie Boże. Rozumiesz, o co chodzi? I co się dzieje? To wykracza
nawet krok dalej niż twoja wiara stricte. To jest pewnego rodzaju głębokie przekonanie o tej miłości. A nawet biznes się udał, to jest za płytkie. Wszystko mam, ojcze, bo śnieg nie spadł. Widzisz, 2 miesiące prawie. Proszę was, rozważajcie temat łaski. Choćbyście mieli inne rzeczy zostawić. Zobaczcie, musimy to ciągnąć, bo mamy jeszcze braki. A nie możemy mieć tych braków. Wiecie, o co chodzi? To jest taki fundamentalny temat. Zobaczcie, każdy z was ma różne obdarowania, macie różne powołania. Poruszacie się w darach Ducha Świętego. Wiesz, można korzystać z różnych elementów mocy. Często nam się wydaje, jak bardzo korzystamy. A czy wiecie, jak możecie korzystać? To jest potęga. Możecie tak potężnie... W ogóle marzymy o jeszcze większych rzeczach. Żeby tak było, musimy mieć grunt z tej łaski. Nie wolno nam się tego bać. Nawet jeśli inni to zawalą. Wielu to zawaliło. Wielu zrobiło z tego prywatę. Rozumiecie? Prywatę z tego zrobili. Hańbę przynieśli w ogóle królestwu, opierając się w ogóle na tym, nie? I wielu to zrobi. Jeszcze wielu to zrobi. Jak zrobili prywatę? Wykorzystali to, że mają niezasłużoną przychylność Boga do zrobienia różnych haniebnych rzeczy. Kiedyś był taki ewangelista, on przeszedł taką granicę, to była ciekawa granica. On korzystał z łaski, płynął na tej łasce, dokonywał potężnych rzeczy, i natomiast nie pracował nad swoim charakterem w międzyczasie i doszło do tego, że on kiedyś wyszedł na jednym spotkaniu i to aż dziwnie brzmi. On wygłosił swoje poselstwo, które brzmiało mniej więcej tak. To ja jestem tym, który was wszystkich teraz ratuje. Czy wy wiecie, że ten człowiek w ciągu miesiąca czasu siedział na wózku inwalidzkim. Diabeł go tak uwalił, że się w pale nie mieści. Lester Samral o nim pisał w książce. Co? Dowi to był też artysta, akurat tamten też poległ. Ten człowiek przeszedł granicę, poszedł tak wysoko, bo dzięki łasce jesteś w stanie pójść tak wysoko w Bożych rzeczach, prawda? Że jeśli nie pracuje człowiek nad swoim charakterem, tak, to tam jest tak wąska linia, kurczę, że bardzo wąska linia. Rozumiecie? Bardzo. Spieprzył, bo przeszedł. On automatycznie wszedł w samodzielność. Powiedział, to ja. I to u niego wybrzmiało z głębi jego jestestwa. To nie było na zasadzie, że jestem z Bogiem z jedno. Nie, no to nie ma z tym, Basiu, nic wspólnego. My tutaj pracujemy nad intencjami, proszę ciebie, od początku, wiesz, to my mamy zdrowe intencje. To chodzi o to, w jakie kabały się ludzie wpakowali, nie? Ale tak czy inaczej, łaska jest naszym fundamentem. Pracujcie nad tym. Ja nad tym pracowałem, pilnuję tego przez cały czas. Dzisiaj robię to w pewnym sensie automatycznie, nie? Ale... nigdy nie chcę jednym palcem dotknąć w ogóle czego innego, nie? No bo to grozi zatrzymaniem w rozwoju. Po prostu zatrzymaniem w rozwoju.